Można będzie coś. Dobrze. Dobrze. Dzień dobry. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Witam szczególnie Państwa burmistrzów, witam kierowników wydziałów, witam kolegów reporterów, witam Was szanowni radni i goście. Proszę Państwa. Co się stało? Utrwala sobie pan. Dobrze. Proszę Państwa, chcę zakomunikować, że podjęte dzisiaj uchwały będą miały moc wiarygodności prawną. Wiadomo, kworum jest dzisiaj na 14 obecnych, w tym 3 osoby zdalnie. Proszę Państwa, przypominam o zachowaniu wymogów RODO i zanim przejdę do porządku obrad, przed otwarciem dzisiejszej 44. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rawce-Zdroju wpłynął wniosek pana burmistrza o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały 104. W związku z tym będziemy mieli przesunięcie tylko podpunktów. Pozostałe główne punkty pozostają. A więc przeczytam porządek obrad po zmianach. Otwarcie 44. sesji Rady Miejskiej w Rawce-Zdroju. Sprawozdanie burmistrza Rawki-Zdrój z działalności międzysesyjnej. Podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rawki-Zdroju. I podpunkt pierwszy w punkcie trzecim w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku nieruchomości, w sprawie zmiany uchwały 35 przez 320/20 Miejskiej Rawce z 28 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu nowotarskiego, w sprawie zmiany uchwały 10 przez 58 przez 19 Rady Miejskiej Rawce z 26 czerwca 2019 roku, w sprawie zmiany uchwały udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego i czwarty podpunkt w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej SIM Małopolska Spółka z o.o. z siedzibą w Brzesku. Punkt czwarty, poinformowania o pisma skierowane do Rady Miejskiej w ramach interpelacji i zapytania radnych. Zamknięcie. Czy do porządku Państwo macie jakieś w związku z tym przystępu? Dziękuję. Przystępujemy do punktu drugiego. Proszę Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. W okresie od 27 października 2021 do 24 listopada 2021 roku wydałem następujące decyzje. W okresie międzysesyjnym wydałem 16 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w następujących sprawach. 11 zarządzeń w sprawach finansowych dotyczących zmian w budżecie gminy na rok 2021, w układzie wykonawczym budżetu rok 2021, 5 zarządzeń, zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2021 rok realizowanego przez Urząd Miejski w Rawce-Zdroju, 4 zarządzenia, przyjęcia do projektu budżetu gminy Rawka-Zdrój na 2022 rok i przedstawienia go Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie oraz Radzie Miejskiej w Rawce-Zdroju, 1 zarządzenie, przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawka-Zdrój i przedstawienie go Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie oraz Radzie Miejskiej w Rawce-Zdroju, 1 zarządzenie. 5 zarządzeń ogólnoadministracyjnych dotyczących m.in. spraw. W sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola w Chabówce, w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do zarządzeń burmistrza z 3 listopada zamieszczonych na WIP-ie gminy Rawka-Zdrój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawce-Zdroju na okres 21 dni, 1 zarządzenie, w sprawie wyboru
długości okresu wyliczenia relacji określonych w artykule 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jedno zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia zasad jej działania jedno zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego jedno zarządzenie. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy nie wydałem żadnego upoważnienia i pełnomocnictwa. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem upoważnienie dla pana Adama Radania, podinspektora Wydziału Informatyki i Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju do przeprowadzenia kontroli problemowej w Szpitalu Miejskim w zakresie obrony cywilnej. Pełnomocnictwo dla pani Moniki Cieślak-Luberdy, pełniącej obowiązki dyrektora przedszkola w Chabówce, do jednego osobowego prowadzenia przedszkola jako jednostki budżetowej w pełnym zakresie. Upoważnienie dla pani Moniki Cieślak-Luberda, pełniącej obowiązki dyrektora w Chabówce, do udzielania zwolnień rodziców z części opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Upoważnienie dla pani Wiolety Miśkowiec na uzupełnienie wniosku i upoważnienie dla pana Pawła Rapacza też dotyczące uzupełnienia wniosków. W wyżej wymienionym okresie wydałem 3 zarządzenia wewnętrzne burmistrza jako kierownika urzędu i są to następujące sprawy. Powołanie Komisji Przetargowej na ubezpieczenie gminy Rabka-Zdrój, powołanie Komisji Przetargowej na zadanie pod nazwą zimowe utrzymanie przejezdności na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w sezonie zimowym 2021-2022, nadanie regulaminu Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju. Informacja na temat realizacji ważniejszych spraw przeprowadzonych przez Wydział Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami, podpisanie umowy użyczenia działki na potrzeby przedszkola w Chabówce, podpisanie umowy użyczenia stadionu miejskiego dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju, 6 uzgodnień związanych z zagospodarowaniem terenu, 4 uzgodnienia w sprawie lokalizacji sieci i przyłączy, 1 uzgodnienie w sprawie lokalizacji zjazdu, 2 uzgodnień organizacji imprezy sportowej. Wydanie 2 zgód na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, 2 zgód na przejazd ponadnormatywny o wyższym tonażu. Następnie 14 uzgodnień związanych z warunkami zabudowy dla potrzeby Wydziału Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków, 8 decyzji o podziale nieruchomości, 7 nadanie numerów porządkowych, no i przygotowanie na pisma, które wpływają do Wydziału. W wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Wydział IRG. Zakończono postępowanie na zadanie pod nazwą dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu Zaangażowana Szkoła, podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie dzieci mających szczególne potrzeby edukacyjne i społeczne w szkołach publicznych gminy Rabka-Zdrój. W ostatnim właśnie sprawozdaniu mówiłem, że zostało to podzielone na kilka części. Pierwsza część dotyczyła dostawy sprzętu komputerowego, druga część dostawy sprzętu multimedialnego, trzecia część dostawy sprzętu fotograficznego i czwarta dostawy pomocy dydaktycznej. W chwili obecnej dyrektorzy szkół podpisują stosowne umowy z wykonawcami. Wszczęto postępowanie na zadanie pod nazwą utrzymanie czystości na terenie miasta Rabka-Zdrój. W postępowaniu złożono 1 ofertę zakłady komunalne. Tutaj cena tej oferty to jest 676 512 zł. Trwają obecnie procedury przetargowe. Wszczęto postępowanie na zadanie pod nazwą kompleksowe zimowe utrzymanie przejezdności na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w sezonie zimowym 2021-2022. Postępowanie zostało podzielone na 7 zadań. W postępowaniu zostały złożone oferty dla części pierwszej zimowe utrzymanie dróg poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój wpłynęły 2 oferty. Zakładów komunalnych
na kwotę 593 316 zł i druga oferta firmy Copex na kwotę 464 397 zł. Droga część, zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój, wpłynęła jedna oferta, firma handlowo-usługowa Stanisław Kośmider, cena oferty 440 960 zł brutto. Zimowe utrzymanie, część trzecia, zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Słone, złożono jedną ofertę, firma usługowa Stanisław Wójciak, cena 173 052 zł. Część czwarta, zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Zaryty, złożono dwie oferty, firma handlowa usługowa Jurtex, cena oferty 85 386 zł brutto i druga firma Drwal Czesław Figura, cena oferty 79 800 zł brutto. Część piąta, zimowe utrzymanie na terenie sołectwa Ponice, złożono jedną ofertę, usługi ziemne Adam Ponicki, cena 140 220 zł. Część szósta, zimowe utrzymanie na terenie sołectwa Rdzawka, złożono jedną ofertę, Piotr Rapacz, cena oferty 98 040 zł brutto. I uwaga, dla części szóstej, zimowe utrzymanie na terenie sołectwa Rdzawka, oferta została odrzucona z uwagi, że nie została prawidłowo podpisana. W związku z tym unieważniono tą część oraz ogłoszono kolejne drugie postępowanie dla tej części. Część siódma, zimowe utrzymanie przejezdności na terenie sołectwa Chabówka, złożono jedną ofertę, przepraszam, firma handlowo-usługowa Jurtex, cena 110 808 zł, cena brutto. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Przeprowadzono negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych, wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój 2021 roku, przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą zakup energii elektrycznej w 2022 roku, opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby stabilizacji osuwiska przy ulicy Gilówka w Rabce-Zdroju, ubezpieczenie mienia gminy Rabka-Zdrój w 2022 roku i opróżnianie koszy ulicznych w 2022 roku. Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych prowadzone w trybie zapytania ofertowego realizowanego przez Wydział IRG. Ogłoszono rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie wykonanie usługi montażu oświetlenia świątecznego na terenie gminy Rabka-Zdrój 2021. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w kilometrażu od 0,11 do kilometr 159 metrów, przejściach dla pieszych w kilometrażu 1069 metrów w ciągu drogi gminnej przy ulicy Jana Pawła II w miejscowości Rabka-Zdrój. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w przekazaniu sprzętu medycznego na blok operacyjny dla Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju. Wziąłem udział w 5. Rabczańskiej Kweście na cmentarzu komunalnym. Uczestniczyłem w spotkaniu hybrydowym z wojewodą małopolskim na temat Rządowego Funduszu Polski Ład. Uczestniczyłem w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników SIM Małopolska 11 listopada w Narodowym Święcie Niepodległości oraz odsłonięciu pomnika Rabczan walczących podczas II wojny światowej u boku generała Maczka. Spotkałem się z panią Dominiką Długosz, zastępcą Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w sprawie układu urbanistycznego w Rabce-Zdroju. Brałem udział w odbiorze tras rowerowych Enduro w rejonie Krzywonia. Wziąłem udział w negocjacjach z firmą Apis. Uczestniczyłem w wyjazdowym forum wójtów i burmistrzów Krynicy. Uczestniczyłem w pożegnaniu nadleśniczego Nadleśnictwa Nowy Targ w związku z przejściem na emeryturę. To tyle. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Czy jakieś krótkie pytanie? Proszę bardzo. Ja mam dwa takie krótkie pytania do pana burmistrza. Bo pan mówi,
znaczy mamy mamy z tą firmą, która no, zostało to jakby odrzucone, znaczy nie, zostało odrzucone, wykluczone w związku z tym, że nie zostały, przepraszam. W związku z tym, że nie zostały wszystkie warunki spełnione, musieliśmy tą ofertę odrzucić, natomiast poprosiliśmy tą osobę, że gdyby doszło do sytuacji takiej, a wszystko wskazuje na to, że z końcem tygodnia dojdzie, bo tak jest powiedziane, to zostanie ta przejezdność utrzymana jak najbardziej. Jeszcze jedno pytanie, bo na internecie się pojawiają takie informacje, że został powołany rzecznik miasta gminy. To jest prawda, czy to jest nieprawda? To znaczy są takie informacje czasami, które musimy prostować jako miasto. Bo tam jest herb rabki użyty, no to ktoś tu... Musimy prostować jako miasto i poprosiliśmy pana Pawła, żeby przygotować właśnie, żeby była taka możliwość, żeby tego skomentowania jako rzecznik miasta, z tego względu, że pojawiają się informacje, gdzie mieszkańcy piszą, nie mając nawet świadomości tego, że na przykład pisząc o określonych gruntach, one nie są własnością na przykład miasta, czy że na jakimś terenie coś się działo, a to w ogóle nie jest własnością miasta i takie rzeczy. Czyli będzie taka osoba powołana? Będzie, nie, to naczelnicy poszczególnych wydziałów będą te rzeczy prostować, tak, jak najbardziej, żeby można było sprostować. Aha, no to dobrze. I to jest właśnie pod tym szyldem właśnie jako rzecz. Czyli każdy będzie z nich, dobra. To wszystko? Proszę bardzo. Mikrofon. Panie burmistrzu, ja mam pytanie odnośnie pana spotkań z wojewodą. W imieniu pan, że tam dotyczyło to spraw Ładu Polskiego. Może, bo ja mam jeszcze później pytania we wnioskach, interpelacjach. Gdyby pan szerzej mógł później wrócić do tego tematu i ewentualnie powiedzieć, jakie wnioski gmina złożyła do wojewody, jakich oczekujemy pieniędzy w tym momencie i jak to wyglądało to spotkanie. I o tych negocjacjach z APIS-em, gdyby pan też mógł trochę rozwinąć ten wątek, może nie teraz, tylko później już na sam koniec. Dobrze? Dziękuję. Jedną rzecz chciałem tylko zapytać. Czy państwo chcecie, żeby podać te kwoty, które uzyskaliśmy z tego Polskiego Ładu? Dobra, rozumiem. Co się orientuje, to chyba do końca listopada jest jeszcze możliwość złożenia nowych wniosków, tak, prawda? I też bym chciała wiedzieć, jakie wnioski będą składane, na jakie zadania. Nie ma problemu. Dziękuję. Dobrze, bardzo. Dziękuję. Proszę pani Pani burmistrzu, ja mam tylko pytanie dotyczące odśnieżania właśnie w sołectwie, nie tylko. Czy w umowie z firmami jest również zawarty taki punkt, że firmy mają posprzątać po tym okresie, po tych właśnie odśnieżaniach w okresie wiosennych. W Chabówce jest taka sytuacja, że do dzisiaj po prostu jest jeszcze z tamtego roku nie uprzątnięte są chodniki i ulice, jeszcze zalega ten żwir. Także chciałam się upewnić, czy w tym roku po odśnieżaniu będzie posprzątane. I czy to mają właśnie wykonać firmy, które odśnieżają. Dziękuję. Dziękuję. Można? Proszę. Szanowna radna, myślę, że my tą informację, to co ja tu przeczytałem, które firmy ten przetarg wygrały, damy na stronę miasta, łącznie z telefonem, numerem telefonu do kogoś, kto za to odpowiada. Co do tego, o czym pani mówiła, związane ze sprzątaniem, jak najbardziej jest to zawarte w umowie na sprzątanie już po skończeniu tego okresu zimowego i prosilibyśmy tutaj też jak najbardziej, jeżeli będą takie sytuacje, o czym pani mówi, to proszę zgłaszać z tego względu, że oni mają w tej umowie zawarte, że dopiero po zakończeniu, po wysprzątaniu tą ostatnią część będą mieli wypłacone. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, jeszcze pan, jeszcze. Pytanie do tych odśnieżania. A w umowie jest zawarty wywóz, czy raczej nie ma zawartego wywozu śniegu, jak będą większe opady śniegu? Znaczy tam jest zawarte, że mają usunąć z drogi czy z chodników. Mają oni to usunąć. Tak, tak, no gdyby była taka sytuacja, ile to, 2 lata temu, że były te śniegi ponad metr i były takie przypadki, gdzie dzieci szły nie chodnikiem, tylko drogą, no to ze względów bezpieczeństwa musieliśmy usunąć. Ale my nie przewidujemy wywożenia śniegu. Jeszcze tutaj do pani Doroty, bo pani Dorota mówiła o tych, żeby posprzątali, żeby też, proszę zwrócić uwagę na to, żeby też po zimie były ponaprawiane znaki, bo nieraz znaki przestawiają, czasami ławki znikają, gdzieś tam w hałdach śniegu się odnajdują.
żeby to też było w ich kompetencji później do stanu pierwotnego właśnie, takiego jak na jesień był i taki, żeby był na wiosnę. Zapis jest taki, ale jeżeli taka sytuacja by była, to prosiłbym też po tym okresie zimowym, żeby nam to zgłosić, to jak najbardziej dopilnujemy to. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Jeszcze Paweł, proszę. Odnośnie, jaką kwotę miasto zamierza wydać na odśnieżanie w tym roku? Całościowo. Całościowo. I czy na przykład ktoś to policzył, że to faktycznie tyle kosztuje, czy po prostu przychodzi ktoś na przetarg, oferuje taką ofertę i bierzemy to, co jest? Czy to jest jakoś, nie wiem. Ale jest przygotowany szacunkowy kosztorys, który musi być zawsze zrobiony. Tak samo pani skarbnik, jeżeli ma zabezpieczyć pieniądze, to na podstawie czegoś i wtedy pracownicy przygotowują z wydziału. Natomiast jak państwo wiecie, kiedyś wcześniej te ceny były no, może ciut niższe, natomiast dzisiaj, jak państwo wiecie, no, cena paliwa poszła w górę i cena pracy też, więc tutaj są jednak te kwoty wyższe niż w roku ubiegłym na przykład. Dobrze, to wszystko. Dziękuję ślicznie. Można zabrać jeszcze głos? Pan Jasiu, proszę bardzo. Ja może jeszcze do tej usługi odśnieżania. Uważam, że jeżeli podpisuje się umowę na odśnieżanie, to ta umowa jak gdyby zakłada, że wykonawca ma udrożnić zarówno drogę, jak i chodnik. I obawiam się, że ta deklaracja taka, że nie będziemy usuwać śniegu, nie będziemy go wywozić, po prostu spowoduje, że znowu będziemy mieli do czynienia jak gdyby z takim przerzucaniem sobie troszeczkę, a to ci, którzy odśnieżają drogę, wyrzucą na chodnik, ci, którzy chodnik wyrzucą na drogę i w zasadzie ludzie w dalszym ciągu będą się, że tak powiem, przewracali na tych hałdach śniegu. Więc w związku z tym, jeżeli zakłada się podpisanie umowy i zakłada się, że tak powiem, wypłacanie pewnych określonych kwot pieniężnych za tąże usługę, to ona powinna, że tak powiem, zawierać w sobie już bezdyskusyjnie jak gdyby udrożnienie tych wszystkich ciągów komunikacyjnych. Ja nie mówię, że to musi być w pełnym zakresie, bo to ja rozumiem, że mogą być takie sytuacje, gdzie tych opadów będzie bardzo dużo, ale przynajmniej tak, że tak powiem, wykonanie to w takim zakresie, żeby ludzie mieli możliwość, korzystający mieli możliwość z jakiegoś takiego no, nieutrudnionego korzystania z tych ciągów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To wszystko, tak? Czy jeszcze ktoś? Dziękuję. W związku z tym przechodzimy, proszę państwa, do punktu trzeciego dzisiejszych obrad. W sprawie projektu uchwały 105 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Rada Miejska w Radce Zdroju uchwala co następuje i tu są wszystkie paragrafy wymienione, wszystkie stawki. Ja pozwolę sobie odczytać uzasadnienie, bo będzie to mieszkańców interesowało, a jest to dość szczegółowo uzasadnione. Uzasadnienie Rady Miejskiej w Radce Zdroju w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku nieruchomości. Zgodnie z artykułem 20 ust. 2, czyli tu jest cała podstawa prawna, monitor Polski i tak dalej, stawki maksymalne obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS wskaźnik wynosi 3,6% i o taki wzrost proponuje się podnieść stawki podatku od nieruchomości. Zwiększenie stawek podatku od nieruchomości jest niezbędne w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na gminę przy dużo mniejszych wpływach z opłaty uzdrowiskowej. Ustalenie stawek na poziomie niższym od ustawowych ma wpływ na poziom wyliczonej części wyrównawczej subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów. Ustala bowiem ono należne dochody podatkowe gminy stanowiące podstawę do obliczania wysokości wyżej wymienionych subwencji w oparciu o stawki ustawowe, czyli maksymalne.
Szacuje się, że skutki obniżenia górnych stawek kwotowych wyniosą około 800 tysięcy złotych. W związku z powyższym proponuje się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości od budynku mieszkalnego o 4 grosze za 1 metr kwadratowy. Dotychczas było 85 groszy, a proponuje się 89 groszy. O 1 zł od budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Było 22 na 23 zł. Jest ona i tak niższa o 2 zł 74 grosze od stawki ustawowej. O 42 grosze od budynków zajętych dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z 11 zł 62 na 12 zł 40 grosze. O 38 groszy od budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. 4 zł 87 groszy na 5,25 oraz o 20 groszy od budynków pozostałych 6 zł 80 groszy na 7 zł. Jeśli chodzi o grunty, proponuje się wzrost stawki o 4 grosze od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,99 grosza na 1 zł i 3 grosze. O 3 grosze od gruntów pozostałych z 0,42 grosza na 0,45 groszy i o 18 groszy od gruntów z wodami 4,99 zł na 5,17 groszy. Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią znaczące źródło dochodów własnych budżetu. Przy zastosowaniu stawek proponowanych dochody z podatku od nieruchomości na rok 2022 szacuje się na kwotę 8 800 000 zł, co daje wzrost o kwotę 600 000. Tyle uzasadnenia. W projekcie uchwały, w którym Państwo otrzymaliście, wcześniej jest to rozpisane w dokładnych punktach. Pytanie teraz jest zasadne. Czy Państwo macie jakieś pytania szczegółowe do wnioskodawcy? Proszę bardzo, Pani Radna Koper. Dziękuję. Wczoraj na komisji żeśmy chwilę rozmawiali na ten temat i wyszło z rozmów, że praktycznie stawki podatkowe, na których opiera się, że tak powiem, decyzja pana burmistrza, są zgłoszone w monitorze polskim. I praktycznie jest to dobra wola władz miasta, czy to będą takie, czy inne podwyżki. Czyli ustalenie tych wysokości jest ruchome i wcale monitor nie nakazuje. Wskazuje tylko tą górną granicę. I ja tu mam, że tak powiem, skserowaną tą stronę z monitora polskiego, z dziennika urzędowego, gdzie z tego, co pan przewodniczący przeczytał, okazuje się, że myśmy skorzystali z tych stawek w maksymalnych kwotach. Chciałam tylko tyle. Dziękuję. No nie do końca, pani radna, bo tylko tu jest, jedna tylko sprawa, jeżeli chodzi o związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, to tam jest 20, tu jest 23, tu jest 25,74. Czyli tu jest w jednym punkcie tylko w sumie to 2 zł i tak samo i tak, dobrze. I tam jest jeszcze groszowe sprawy, ale resztę wszystko to jest na maksa. Dziękuję za sprostowanie. Czy jeszcze ktoś do wnioskodawcy? Nie ma. W związku z tym, proszę Państwa, proszę przewodniczącą komisji o opinię, jaka była na komisji wczoraj budżetowej. Komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 6 głosów za, przy jednym głosie wstrzymującym. Dziękuję. Proszę Państwa, wobec powyższego przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 105 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Proszę Panie Przewodniczący. Pan Marek Ciepliński. Przeciw. Przeciw, tak? Tak, przeciw. Dobrze. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula. Nie ma jej. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciwna. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Kwatyra. Wstrzymuję się. Pan Jacek Latawiec.
Pani Dorota Majerczyk. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Ja jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek za. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, jeden głos wstrzymujący się, 3 głosy przeciw i 10 głosów za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Wobec przewagi 10 głosów za przy 3 przeciw i 1 wstrzymujący projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Proszę Państwa, przystępujemy do projektu uchwały 106. W sprawie zmiany uchwały 35 łamane przez 3 przez 12 przez 20 Rady Miejskiej w Radce 26 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. Proszę Państwa, tą uchwałę też Państwo mieliście, analizowaliśmy ją na komisji. Jest to tylko kwestia przesunięcia z roku 21 na rok 22, ale musi nastąpić uchwała, żeby móc zrobić adnotację do przesunięcia tej kwoty w bilansie. Proszę bardzo, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos? Nie ma. Proszę przewodniczącą o opinię komisji. Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały 6 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. Dziękuję. To jest to, z czego przystępujemy do głosowania. Projektu uchwały nr 106 w sprawie zmiany uchwały udzielania pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. Proszę bardzo. Pan Marek Ciepliński. Za. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek za. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Jeden głos wstrzymujący się, 13 głosów za przyjęciem uchwały. 13 głosów za przyjęciem uchwały wobec powyższego, przy 1 wstrzymującym się. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do projektu uchwały nr 107 w sprawie zmiany uchwały nr 10 przez 58 przez 19 Rady Miejskiej w Radce z 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego zmienionej uchwałą 26 przez 179 przez 20 Rady Miejskiej w Radce z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 10 przez 59 przez 19 Rady Miejskiej w Radce z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. Jest tu, zachodzi taka identyczna sytuacja. Po prostu myśmy tą kwotę przyznali, ale znowu nie została ona wykorzystana w całości, tak jak tu w projekcie uchwały jest. W ubiegłym roku prosi się o przesunięcie tej kwoty, aby móc dokonać zmiany. Żeby dokonać zmiany przesunięcia, musi być niestety podjęta uchwała. W związku z powyższym, czy w tej sprawie ktoś? Nie. Proszę bardzo. Pani. Może nie dokładnie do tej uchwały, tylko do przesunięć, jeśli chodzi o. W ubiegłym roku też było przygotowane pomoc dla powiatu. Odnośnie tam miał być wykonywany chodnik łącznie z powiatem przy drodze powiatowej w Ponicach. I no, powiat się tego nie podjął. I te pieniądze były przygotowane. Czy na ten rok te pieniądze będą, czy nie? Czy to gdzieś są na inne przesunięcia? Nie rozumiem, że te pieniądze są w budżecie, bo nie. Wygląda to w ten sposób, że
Wniosek, który był złożony na ten rok, w ubiegłym roku, on zakładał nasz wkład gminy w kwocie 119 tysięcy. To było 10%, drugie tyle miał dać powiat i pozostałe to miały być środki pozyskane z zewnątrz. Natomiast na ten przyszły rok powiat zakłada, że cała ta inwestycja w Ponicach kosztowałaby 6 milionów i teraz liczą, że była, jeżeli będzie szansa pozyskania połowy tej kwoty, czyli 3 milionów, to gmina i powiat musiałyby dołożyć po 1 574 000 złotych. I pani skarbnik powiedziała, że na dzień dzisiejszy w budżecie takiej kwoty, na dzień dzisiejszy mówię, my takiej kwoty nie mamy. Powiat mówi, że będzie starał się jeszcze poszukać lepszego finansowania niż to, które moglibyśmy założyć, no ale też pewności nie mamy żadnej. Natomiast ta uchwała, o której Państwo teraz mówicie, to jest uchwała dotycząca ulicy Kilińskiego, projektu na ulicy Kilińskiego. Czyli te 57 tysięcy to są w budżecie zagwarantowane, tak? Tak. Tylko my musimy, jeżeli przenosimy to do realizacji na rok przyszły, musi być uchwała Rady. Musi być projekt uchwały. Tak, jest uchwała. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś? Dziękuję. Dziękuję. Przystępuję. Proszę bardzo, przewodniczącą Komisji Budżetowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 107. 6 głosów za, przy jednym głosie wstrzymującym. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania, proszę. Pan Marek Ciepliński. Za. Pani Małgorzata Choim. Pani Katarzyna Karkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek. Za. W głosowaniu wziął udział 14 radnych. Jeden głos wstrzymujący się, 13 głosów za przyjęciem uchwały. Po głosowaniu 13 głosów za przyjęciem, jeden wstrzymujący się. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana. Tu masz do tamtej, a to jest. Proszę Państwa, przystępujemy do projektu uchwały nr 108 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów istniejącej społecznej inicjatywy mieszkaniowej, tzw. SIM Małopolska Spółka z siedzibą w Brzesku. Proszę Państwa, to też Państwoście mieli do dokładnej analizy i na pewno był na Komisji Budżetowej wniosek omawiany. Czy przeczytam uzasadnienie tylko, bo chodzi tutaj o zaopiniowanie wniosku, którego burmistrz może starać się o środki. Zgodnie z zapisami artykułu 301 pkt 2 ustawy z dnia 26 października dziennego o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, burmistrz Rabki Zdroju może wystąpić o dodatkowe środki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie lub części działania polegającego na objęciu przez tę gminę udziału w istniejącym SIM. Zgodnie z artykułem 30n ustęp 1 punkt 2 niniejszej ustawy gmina może wystąpić o 10% wartości kosztów przedsięwzięcia w celu pozyskania przedmiotowych środków finansowych, które będą musiały zostać przekazane do SIM, jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Zgodnie z zapisami ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wniosek o środki musi zostać przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. Proszę Państwa, wnioskiem tym zapoznaliście się Państwo. Czy są do tego projektu jakieś pytania? Nie ma. Proszę, przystępujemy. Prosimy o głos panią przewodniczącą komisji. Również ten projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na Komisji Budżetowej. 6 głosów za, przy jednym głosie wstrzymującym. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Pan Marek Ciepliński. Wstrzymuję się.
Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Kwatyra. Przeciw. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Pan Piotr Ptak. Za. Za, tak? Panie Piotrku. Za, za. Dziękuję. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek za. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Jeden głos wstrzymujący się, 3 głosy przeciw, 10 głosów za przyjęciem. 10 głosami za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym się projekt uchwały został przyjęty. Proszę Państwa, tym sposobem zrealizowalibyśmy główny punkt trzeci. Przystępujemy do punktu 4 głównego, poinformowanie o pismach z Krajowej Rady Miejskiej. Panie Burmistrzu, wpłynęło pismo, które jest zakredytowane do Pana, bez dokładnej akredytacji, znalazło się u nas na biurku. Czy pozwoli Pan, bo to jest praktycznie, poinformować radnych o tym piśmie? Dziękuję. Proszę Państwa, wpłynęło pismo do burmistrza, znalazło się tak jak powiedziałem u nas w Radzie, w sprawie zbudowania izby regionalnej, której opiekunem będzie koło gospodyń wiejskich u nas w Ponicach. Szanowny Panie Burmistrzu, koło gospodyń wiejskich u nas w Ponicach od jakiegoś czasu stara się na własną rękę brać udział w wszelkiego rodzaju konkursach oraz grantach, ponieważ z całego serca chciałoby wybudować, dać i zaopatrzyć naszą wieś w izbę regionalną. Niestety napotykamy na naszej drodze ciągłe problemy. Ze względu na to, iż jest to dość kosztowna inwestycja, nasze wnioski nie przechodzą dalej. W związku z powyższym koło gospodyń wiejskich u nas w Ponicach wychodzi z prośbą o pomoc wybudowanie naszej izby regionalnej. Chcielibyśmy, aby projekt budowy izby regionalnej, to jest budynku drewnianego z antresolą, został wpisany do budżetu na rok 2022. Planowana inwestycja naszym pomysłem miałaby powstać tuż obok remizy od strony mostu. My z naszej strony nie przestaniemy brać udziału w grantach. Postaramy się w każdej stronie, w której jest możliwość, pisać wnioski na upiększenie naszej wsi Ponice. Mamy pomysł, aby do ganku izby regionalnej znalazła się wystawa gadżetów, na przykład map publikacji promujących naszą piękną gminę Rabka Zdrój. Chcielibyśmy również, aby w przyszłości obok takiej izby powstała tablica informacyjna dla turystów ze szlakami. Miejsce, które wybraliśmy pod tą inwestycję jest korzystne ze względu na to, iż tuż obok jest droga, która prowadzi turystów na dwa szlaki, jakimi jest Maciejowa oraz Stary Wierch. My z naszej strony oczywiście będziemy dbać o nowo wybudowaną izbę regionalną. Będzie ona również fajnym punktem do zwiedzania na trasie wycieczkowej. Mamy wiele osób, które z chęcią pomogą wyposażyć taką izbę w starodawne naczynia i narzędzia promujące naszą kulturę, sztukę oraz rzemiosło. Poszukamy również zdjęć z dawnych czasów, które zostały odnowione u większą wnętrze izby regionalnej. W związku powyższym, dla potwierdzenia naszych starań, w załącznikach dołączymy stron internetowych lub potwierdzenia wzięcia udziału w grantach oraz przykładowy domek drewniany, który będzie służył nam za izbę regionalną, który był również załącznikiem podczas wpisywania innych wniosków. I tu dołączyli nam te screamy z internetu, gdzie występowali, o jakie granty i jak ten domek miałby wyglądać. To tyle to kwestii poinformowania. Jeżeli będziecie Państwo chcieli szczegółowo, to na razie to pismo będzie u nas. Proszę Państwa, wpłynęło pismo do burmistrza również, ale kredytowane do nas, w związku z tym upoważniamy do zapoznania Państwa. Dotyczy remontu drogi przebiegającej na działce ewidencyjnej nr 5288. Szanowny Panie Burmistrzu,
Od wielu lat nie możemy doczekać się remontu drogi przebiegającej po działce ewidencyjnej 52-78. Według pana stanowiska, dopóki nie zostanie uregulowany stan prawny drogi, gmina nie może wykonać remontu. Gdyby tak było, to gmina nie mogłaby także odśnieżać drogi, a jednocześnie odśnieża. Ponadto większość dróg w obszarze gminy nie jest prawnie uregulowana, a jednak remonty są wykonywane. Od wielu lat w przypadku dróg prawie nieuregulowanych gmina sobie radziła przez zbieranie od mieszkańców oświadczeń, że wyrażą zgodę na remont lub inne działania na drodze. Drogi prawie nieuregulowane powstawały z części nieruchomości mieszkańców zamieszkałych wzdłuż drogi. Wynikało to z faktu, że w latach 60. ubiegłego wieku, gdy zakładano ewidencję gruntu i budynku w Rabce Zdroju, wyrysowano przebieg dróg po nieruchomościach stanowiące własność mieszkańców, nie troszcząc się o regulację prawną takich działań. Wobec istnienia starych ksiąg wieczystych odtworzenie stanu prawnego jest możliwe, ale jest to niezwykle czasochłonne i kosztowne. Dlatego gmina Rabka Zdrój, uznając, że większość dróg w Rabce Zdroju powstała w takich warunkach, poprzestała na zbieraniu wskazanych wyżej oświadczeń mieszkańców zamieszkałych wzdłuż drogi, która miała być remontowana. Wiemy, że pan również w ten sposób postępuje wobec innych dróg prawnie nieuregulowanych. Dlatego pana stanowisko wobec naszej drogi, wzdłuż której zamieszkujemy, jest zwykłym wybiegiem służącym odłożeniem remontu do ad acta gratis. Wobec powyższego wzywam pana, by zaprzestał pan dzielić mieszkańców na lepszych i gorszych, bo wszyscy, na których zasadach płacimy podatki, na równych zasadach płacimy podatki i na równych zasadach mamy prawo oczekiwać pomocy gminy. Prosimy, by niezwłocznie przygotował pan stosowne oświadczenie i zebrał pan od nas podpisy. Umożliwi to panu, jak w innych przypadkach na terenie gminy Rabka Zdrój, niezwłoczne przystąpienie do remontu. Nadmieniamy, że jesteśmy mocno zdeterminowani i nie pozwolimy panu na dalsze zamiatanie problemu pod dywan z poważaniem 2, 3, 6, 9, 10, chyba 11 podpisów. Następnym pismem, które wpłynęło do nas, pragnę poinformować radnych. Co prawda adresowane jest do pana Piotra Żółtka na Biuro Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Dotyczy wniosku mieszkańców ulicy Garcarskiej. W związku z otrzymanym pismem mieszkańców ulicy Garcarskiej w sprawie wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, która umożliwiłaby podłączenie ich nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, Zakład Wodociągu i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, iż podjął kroki mające na celu przeprowadzenie analizy technicznej efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia. Pozytywny wynik powyższej analizy będzie podstawą ujęcia przedmiotowych zadań, w kolejnym wieloletnim programie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Z poważaniem prezes zarządu Aleksander. Proszę państwa, i tu jest to pismo dołączone i pismo mieszkańców ulicy Gantas. Proszę państwa, i jeszcze mam jedno pismo, o którym zaraz na wstępie wspominałem. Wojewody, który prosi, że w dalszym ciągu w związku z epidemią obowiązuje okres stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii, organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego powinny i mogą zwołać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwie dla organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie. Zdalny tryb obradowania. Dwa, obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnemu organowi działającemu legislacji. I dalej na sam koniec, że zwraca się do nas z prośbą o zachowanie wszystkich tych norm, które sanepid wskazuje, a więc odległość, maseczki i na wszystkich spotkaniach, aby dochować tej po prostu tym wymaganiom. I ostatnie pismo tylko poinformuję, też mieliście państwo dużo wcześniej. Zwraca się do nas doktorantka, pani Justyna, która prosi nas,
o wypełnienie ankiety. Ja tylko podczytam jej prośbę. Jestem doktorem w katedrze ekonomii, gospodarki i żywności Uniwersytetu Rolniczego imieniem Hugona Kołłątaja w Krakowie i piszę pracę doktorską pod tytułem Przedsiębiorczość w strefie oddziaływania krakowskiego obszaru metropolitalnego. Jedną z metod zbierania danych jest wywiad pogłębiony, wykonany przy pomocy kwestionariuszy. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o pomoc w realizacji naukowych zadań. W Państwa instytucji wśród członków Rady Gminy bardzo proszę o odesłanie załączonego kwestionariusza ankiety na adres Uniwersytetu Rolniczego im. Kołłątaja w Krakowie, Aleja itd. itd. Jednocześnie informuję, że badania są całkowicie anonimowe, a wyniki zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do celów naukowych. Proszę Państwa, to są wszystkie pisma, które wpłynęły do mnie. Czy do tych pism jakieś pytania? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do punktu 5. Interpelacje i zapytania. Proszę uprzejmie. Proszę Pan Jan. Ja może zacznę od takiej trochę przyjemniejszej części. Ale to jest do interpelacji i zapytania, tak? Tak. Dobrze, oczywiście. Dobrze, dziękuję. Ponieważ tam zwracam się kilkakrotnie z tą sprawą. Dziękuję za załatwienie sprawy. Od wielu lat wydawało się nie do załatwienia usunięcie tego pojazdu z ulicy na Banie. Ale to jest mój rejon, więc czuję się w obowiązku. W każdym razie nieważne. Sukces ma wielu ojców, porażka, sierota jest porażką. Zakończę również na gęsiej szyjce. Też dziękuję. Mam takie dwa zapytania. Mianowicie, w związku z pojawiającymi się coraz częściej informacjami związanymi z realizacjami budowy lub rozbudowy placów zabaw w różnych miejscach na terenie miasta i gminy, chciałbym się zwrócić z takim pytaniem, na jakim etapie realizacyjnym znajduje się inwestycja budowy placu zabaw przy szkole podstawowej numer 1. I chciałbym tutaj przypomnieć, że złożona była deklaracja o podjęciu realizacji tej inwestycji niezbędnej dla funkcjonowania w tej szkole grupy przedszkolnej. Jest to jedyna chyba placówka przedszkolna, która nie posiada swojego placu zabaw. I drugie pytanie. W ostatnim czasie przy współpracy z Wodami Polskimi były wykonywane prace polegające na czyszczeniu koryt rzek Ponieczanka, Raba w okolicach rynku. I mam takie pytanie, czym kierowano się przy wskazaniu miejsca do podjęcia tych prac? I drugie takie pytanie, czy będą podejmowane starania o kontynuację tego typu robót w korytach innych rzek i potoków? Ponieważ ja już też wielokrotnie zwracałem się z prośbą o wykonanie prac związanych z oczyszczeniem koryta potoku Gorzki. Jest to koryto tak totalnie zarośnięte i to mówię, przy dużych opadach, intensywnych opadach grozi naprawdę wystąpieniem tego niepozornego potoczku z koryta. Dziękuję. Dziękuję Panie Janie. Ja też miałem w tej sprawie właśnie dzisiaj złożyć interpelację, ale rzeczywiście ten potok wygląda potwornie brzydko i jest, płynie przez środek Rabki, a nie przynosi nam chluby. To trzeba zadbać, panie burmistrzu, o to jakoś jak najszybciej. Proszę bardzo, pan Rafał. Ja też może zacznę z tych lepszej strony, tak jak pan Jan. Że chciałem tu podziękować w imieniu mieszkańców za wykonanie ulicy Zgody. I tak samo chciałem podziękować za tą lampę, co tam kiedyś zgłaszałem na rogu ulicy Alei Tysiąclecia z ulicą Miśkowcową. I o ten pragnę, to już pan podziękował. No i też mieszkańcy cieszą się, że została udrożniona ta droga na ulicy Kościuszki, że już tam auta nie stoją w tym zakazie. To są te lepsze strony. A teraz w związku z tak kosztownym wykonaniem remontu ulicy Zgody na jego krótkim odcinku za kwotę ponad 285 tysięcy złotych zwracam się z wnioskiem o dokładny opis tej inwestycji. Co wpłynęło na tak wysokie koszty? Proszę opisać mi ze szczegółami, jaki był zakres prac na tej inwestycji, przy tej inwestycji, jakie roboty ziemne tam wykonano, jakiej grubości nawierzchnia asfaltowa została tam wykonana,
oraz czy zostały jakieś podziemne media wymienione na nowe i tym podobne. Ale nie taka inflacja, Zosia. I następne, w imieniu mieszkańców Alei Tysiąclecia zwracam się z wnioskiem o wykonanie oświetlenia na wyżej wymienionej ulicy. Ulica ta na długości ponad 1 km posiada oświetlenie tylko w 3 miejscach. Pierwsze kilkaset metrów nie posiada wcale oświetlenia. Chciałbym nadmienić, że ta część bez oświetlenia znajduje się 200 metrów od fontanny ze słoniami, czyli praktycznie w centrum Radki. Uważam, że konieczne jest wykonanie oświetlenia na Alei Tysiąclecia w pierwszej kolejności podczas przyszłorocznej rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego. To wszystko. Dziękuję. Proszę bardzo. Ktoś jeszcze? Proszę bardzo, pan Dariusz. Dziękuję za udzielenie głosu. Pierwsze pytanie to będę miał do pani burmistrz, jak można, w sprawie tego burzliwego spotkania z firmą tą fotowoltaiczną, firmą Sani. To niby się tam coś pojawiło, że 6-10 grudzień to się nam przesuwa. Czy to mamy w ogóle na piśmie zdeklarowane, że to będzie faktycznie, czy to będzie tak trwało? Czy to jest ustna właśnie deklaracja? Bardzo bym prosił. Pan sekretarz uczestniczył wczoraj w spotkaniu w Wierzchosławicach. Ja rozmawiałam po tym spotkaniu, bo rzeczywiście nie dostaliśmy żadnej informacji tam do godziny 16. Zadzwonił pan Tomasz, który udzielał też informacji na tym spotkaniu i potwierdził, że będzie 6 ekip, które od 6 do 10 grudnia będą w Rabce i będą instalować z jednodniowym wyprzedzeniem, poszły maile z taką informacją do mieszkańców. Także taką my mamy informację, tego się trzymamy. Oczywiście firma wystąpiła do marszałka o wydłużenie terminu realizacji, że nie zdążyli do końca listopada, bo taki mieli termin pierwotny. I nie wiem, jakie jest stanowisko na dzień dzisiejszy marszałka, bo tego nam po prostu nie przedstawili. A jeszcze jedno pytanie. Harmonogramu żeśmy nie dostali. My też nie dostaliśmy, mimo żeśmy prosili, żeby te harmonogramy były przedstawione, więc takiej informacji nie mamy. Zapytałam pana oczywiście, co z harmonogramami. Powiedział mi, że tak jak powiedziałam panu, 6 ekip wchodzi od 6 grudnia. Mamy dostać dzisiaj albo jutro najpóźniej namiary na przedstawicieli tych firm. I tak jak mówiłam też, mają listę i mają z jednodniowym wyprzedzeniem informować mieszkańców o zamiarze podjęcia pracy. Bo to jest pytanie, jak to się mówi, tych mieszkańców, którzy składali o to, którzy byli na spotkaniu. No to na to wygląda, pan dyrektor się deklarował. No nie jest do końca słowny, ani wiarygodny na to wygląda. Bo obiecał coś, co ludzie dalej nie wiedzą, którego, jak, co i znowu się pewnie termin przesunie. Wie pan co, jak będziemy mieć jakiekolwiek więcej informacji, to będziemy przekazywać mieszkańcom bezpośrednio na maile, bo mamy kontakt z nimi. Taką mam informację na dzień dzisiejszy. Wie pan, no ja nie mogę odpowiadać za firmę, która realizuje inwestycje. Pani prowadziła to spotkanie, ja się do przekazania. Pani zwróciłem jako prowadzący. Oczywiście. Dlatego. To ja odpowiadam, że zwróciliśmy się do firmy i na piśmie również i do Zielonego Pierścienia, żeby na piśmie wyjaśnili nam przyczyny tych wszystkich opóźnień. Tak jak powiedziałam, było wczoraj spotkanie ze wszystkimi przedstawicielami gmin, które są w tym projekcie Zielony Pierścień Tarnowa, w którym uczestniczył również nasz pan sekretarz. I dzisiaj rano rozmawiałam z nim na ten temat. Powiedział, że ma taką samą informację jak ja od pana Tomasza, czyli że firma zwróciła się o przesunięcie realizacji terminu do Urzędu Marszałkowskiego, czekają na odpowiedź. Uzasadniali dlaczego, nawet stwierdził pan sekretarz, że na 20 stronach, z czego wynikają te opóźnienia i zadeklarowała firma publicznie tam na spotkaniu dla wszystkich wójtów, burmistrzów, którzy byli, że termin realizacji w różnych gminach w różnym czasie, jeżeli chodzi o Rabkę, podali termin od 6 do 10 grudnia, zobowiązali się zakończyć. Będę monitorować, tyle wiem na dzień dzisiejszy, nie mogę nic więcej powiedzieć. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Teraz, panie Michale, zaczynamy dopiero. Teraz będzie pytanie do pana burmistrza. Znaczy jedno mam od mieszkańców pismo, panu to jest znane o numerze 4594, którzy ponownie się, i mam podpisy, ponownie się zwracają o na tej drodze nieuregulowanej, to chodzi o Boczną Podhalańską, żeby było wiadomo. Dalej proszą tak, o tym razem o domontowanie tej lampy, o odwodnienie im tej
drogi, jak prosili. I odwołanie drogi. Lampy. No i czekają. Aha, i o, chodzi, nadchodzi zima. I proszą o odśnieżenie, bo ta przez tyle lat, co ta droga jest, nigdy tam nikt nie odśnieża na tej bocznej podhalence. To jest vis-a-vis hotelowca, ta droga. Ci mieszkańcy, to pan zna tą sprawę, panie burmistrzu, byli w tej sprawie i proszą o reagę w tej sprawie. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć podpisów od tych mieszkańców na tej drodze. Mam to. To składam na ręce. I nawiązując jeszcze, jakbym ja to powiedział tak, tu się tym państwom z tej drogi bocznej podhalańskiej odmawia odwodnienia, którzy byliśmy tutaj, ja byłem osobiście z tymi mieszkańcami, a nagle jak trzeba do rdzawki na Sołtysią Dolinę rury wstawić, bo tam coś zalewa, to na to pieniądze widzę, że są, bo rury zostały przywiezione. Mam nadzieję, że pan potraktuje tak samo tych mieszkańców jakoś obiektywnie, nie tylko jak na tą porę widzimy, tak samo łącznie sierantówką. No i jeszcze jedno takie przykre, jak ja to mówię, w sprawie sierantówki, no więcej już pana nie będę, żeby nie było, że tam bije w bęben, jak to mi pan kiedyś powiedział. Dowiaduję się, że w sprawie sierantówki pan zwołuje spotkanie, mijając mnie. Jak się pan odniesie na to, bo pani z Rady Osiedla mnie informuje, że to takie dziwne. Ja chodzę za tą drogą, a chcę się zrobić spotkanie bez mijając moją osobę w sprawie tej drogi. Chciałbym uzyskać odpowiedź na to pytanie. Powie pan od razu. No nie wiem, bo zapisuję. Mogę dobrze, to dobrze, to później na końcu. Proszę bardzo. Pan jeszcze, nie, jeszcze mam jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie, bo żeby już nie było, to było takie z tych. I wracając do poprzedniej sesji, zadałem panu pytanie i pan mi nie odpowiedział na to pytanie, dlaczego inni radni, którzy są drogi nieuregulowane, mają zrobione, a ja chcę i proszę o tą drogę, chodzę i zostaję na boku. Nie przyjmuję tłumaczenia. Pani, tak, w tym momencie mówiłem się, panie burmistrzu, wie pan, jakie mam zdanie, nie przyjmuję tłumaczenia, żeśmy złożyli czy coś, bo mogę się przyznać, ja zaufałem panu, jak był początek mojej kadencji, pan doradził tak, czy tam radca prawny, czy ktoś, ja pana posłuchałem, bo nie wiedziałem, że istnieje taka możliwość, taka możliwość, taka możliwość. I bardzo bym prosił to wziąć pod uwagę, bo to są dwie, o tych dwóch drogach, co ja mówię, sierantówka i boczna podhalańska, są najgorsze drogi. Jak pan nie wie, że może się pan przejechać w dzisiejszych czasach, żeby na bocznej podhalańskiej były takie warunki? To pomstę do nieba było. Ludzie w Rdzawce czy w Ponicach, nie ubliżając tam nikomu, czy nawet w Chabówce, mają lepsze drogi do pola. Daję przykład. No proszę się przejść na tą boczną podhalańską i też bym chciał odpowiedź uzyskać na to i zobaczyć, jakie są warunki. Tu się da parę, jak ja to mówię, złotych, żeby odwodnić tę drogę albo im założyć lampę, odśnieżyć w zimie. Dla mnie to jest, no nie wiem, nie umiem tego określić, bo nie chciałbym może powiedzieć coś za dużo albo coś, ale naprawdę. Proszę się przejechać, a jak nie, to ja znajdę czas i możemy się razem przejechać na tą boczną podhalańską. Bo tego nie mogę zrozumieć, że gdzieś, jak już nagle trzeba, to są pieniądze, a jak trzeba, to jak już podkreślałem, ja mam non-stop pod górkę i tego się będę trzymał. O te dwie ulicy mi chodzi najbardziej. Więcej tam nie wnoszę, panie burmistrzu. Nie mówi pan, że u pana nic nie robimy. Znaczy drobne rzeczy, panie burmistrzu. Ja panu podziękowałem, niech mi panie rzuca, bo jak pan mi coś zrobi, zrobił mi pan, to już muszę się powtórzyć, na bocznej podhalańskiej zrobił asfalt. Nie, do tego mamy odnieść też. Nie. No to co mi pan zrobił, no to ja podziękowałem wobec mieszkańców, to jak ja to mówię, nie musi pan na mnie tam czegoś, bo ja wiem i na tyle kultury mam, żeby za coś, jak coś jest zrobione na Łęgi, to żeby podziękować. Nie mijam tego, że jest tak, czy były progi, czy były te ławki, tam wysypanie na bocznej i tu podhalańskiej też coś było, po ciężkich, jak ja to mówię, perturbacjach. No i tyle. Mam nadzieję, że mi pan to odpowie, nie wiem, czy teraz, bo nie wiem, czy pisem, żeby ludzie wiedzieli, jak to się traktuje nierównorodnie. Gotowuję, że na końcu Nie, ale jeżeli pan dalej chce, mogę odpowiedzieć od razu, z tego względu, żeby nie było, że coś uciekło, proszę. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi, no to po kolei może. Jeżeli chodzi o tą podhalańską boczną naprzeciwko hotelowca, jeżeli
mówimy o lampie, to jest możliwe i ta lampa zostanie założona. Co do regulacji tam, jak pan pamięta, bo był na tym spotkaniu również naczelnik Wydziału Geodezji i mówi, że nie wie, czy istnieje taka możliwość. Zaproponował tym mieszkańcom też pewne rozwiązania i pytanie jest, co z tego można zrealizować. Powiedział również, że przeanalizujemy, jaka istnieje możliwość, bo też to powiedział na tym spotkaniu. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o ulicę Osierantówkę. Ja na tym spotkaniu, które było z tymi mieszkańcami, wtedy zaproponowałem to rozwiązanie, czyli regulację stanu prawnego, mieszkańcy to zaakceptowali. To jest jedno. Druga sprawa, co do stanu tej drogi, mam świadomość, jak ta droga wygląda i drogi w naszej gminie znam. Natomiast proszę zobaczyć, że również pan w tym wniosku, który pan złożył na przyszły rok, wpisał pan, że oczekuje pan regulacji stanu prawnego tej drogi. To znaczy, że mamy to robić czy nie robić? Czy mówimy o innej rzeczy, że robimy dwie rzeczy równolegle? Regulujemy stan prawny tak, jak robimy to również też z innymi drogami, bo też tak robimy i realizujemy inwestycje. Natomiast co do inwestycji w pana okręgu, proszę mi wierzyć, powiedziałem panu, że się nie zgadzam z panem, że mi pan zarzuca, że u pana się nie robi nic. Proszę sobie sprawdzić, za dwie poprzednie kadencje, czyli lata 2011-2018, w pana okręgu inwestycji było za 1 084 720 zł. Za poprzednie 4-8 lat, dwie poprzednie kadencje przed panem. Mistrzu, ale proszę mi pozwolić dokończyć. Przepraszam. Natomiast te 3 lata, kiedy pan jest radnym, inwestycji było tam zrobionych lub obecnie realizowanych na kwotę 1 060 136 zł. Ja już nie liczę tutaj mostu, który jest zrobiony w kierunku Traczykówki, ale patrząc administracyjnie tutaj jest zapisany jako przy ulicy do Pociesznej Wody za 4 166 741 zł plus rozwiązanie komunikacyjne, które przyjęła kolej za 13 milionów w pana okręgu, dwupoziomowe z dwoma rondami. Panie Darku, nikogo z radnych nie faworyzuję i staram się nad każdym zadaniem, które państwo proponujecie, pochylić. I tak samo jest w pana przypadku. Za 3 lata u pana, nie licząc nawet tego mostu i to, co kolej będzie ewentualnie realizować, to są kwoty porównywalne u pana za 3 lata, a tam za 8 lat. I to jest nieprawda. Nie zgadzam się z tym. Panie burmistrzu. Natomiast, proszę mi pozwolić dokończyć, co do zadania związanego z realizacją tej drogi, powiem tak, prosiłem państwa też na początku, żebyście państwo wskazali zadania, które uznalibyście wy za najistotniejsze, i jako radni państwo, żeście tego nie zrobili. Staram się te zadania realizować i widzę i powiedziałem i do państwa, że mam świadomość, jeżeli chodzi o stan dróg, jaki jest w naszej gminie. I jest on niezadowalający, żeby nie powiedzieć, że zły. Natomiast w tym przypadku, w przypadku tej konkretnej ulicy drogi na Sierantówkę, to powiem tak, jak najbardziej tą drogę chcemy zrobić. Natomiast postaramy się zrobić równolegle, regulować stan prawny plus zrealizować to zadanie. I myślę, że no ja mogę powiedzieć za siebie, że zrobię wszystko, żeby to zrobić. To tyle. Dziękuję. Całym szacunkiem, dziękuję, że pan, ale czy to ta droga na tą Sierantówkę, będziemy tak szli od koł, od tyłu, co pan powiedział i postaram się to, co spamiętałem, sprostować. Za naszą kadencję pana i moją zostanie ta Sierantówka wyremontowana? Można. Panie radny, pan zapytał mnie ostatnio, czy my ją uregulujemy. Nie, powiedziałem, nie. A ja powiedziałem, że tego nie wiem. Natomiast co do wykonania inwestycji, to nie powiedziałem. To nie teraz panu powiem, że zrobię wszystko, żeby tą drogę zrobić. Wszystko.
to cieszyłbym się, aby ta inwestycja udała się. I mam nadzieję, że się uda, tym bardziej, że pani radna też pytała, na co będziemy składać wnioski w Nowym Ładzie, no głównie na drogi, bo mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy pana dzielnicy, ale mieszkańcy Rawki bardzo narzekają na stan dróg i jak sam pan powiedział, zrobiliśmy 15 dróg, bo, no, pan, bo pan Adam to pokazał. Czyli przypadałoby nam po 5 dróg na rok. Gdyby to zostało utrzymane albo inaczej, było to robione we wcześniejszych kadencjach, to proszę sobie policzyć 20 lat po 3 drogi, po 5 dróg na rok. Podejrzewam, że byśmy mieli zrobione te drogi. Niestety było to bardzo mocno zaniedbane. I myślę, że pamiętacie państwo, jak zrobiliśmy ulicę Ruchu Oporu i Smrekową kompleksowo, bo i wodociąg, i kanalizację, i wszystkie rzeczy, to powiedziałem do państwa, że dopiero teraz tak naprawdę się zacznie z tego względu, że oczekiwania mieszkańców, że te drogi będą robione i remontowane, są bardzo duże. I ja też tego mam świadomość. Natomiast no mamy też środków tyle, ile mamy. Chodzimy i staramy się też pozyskać te pieniądze i na szczęście udaje się. Natomiast wiemy, że potrzeby mieszkańców nasze są duże. Panie burmistrzu, ja pana nie winię za poprzednią, poprzedniego burmistrza, poprzednią radę. Wiemy, jaka była, kto coś zrobił. Tego nie. Ja tylko na tą chwilę, na obecną, chciałbym, żeby ta droga jedna i druga, bo to są najgorsze drogi. Najgorsza to jest w sumie, można powiedzieć, Boczna Podhalańska. No ale dobrze, pan, jak to się mówi, obiecał, no zobaczymy, co wyniknie z tego. Tak, ja mówię wcześniej, ja umiem się przyznać do błędu. Nie wiedziałem wtedy, cośmy ustalili, to się zgadza. Prawdę pan mówi, że poprzez sąd nie byłem do końca, jak ja mówię, początki kadencji zorientowany. Wyszło jak wyszło, dobra, pomijmy. Wracając do poprzedniego, co pan powiedział, że ja tam nic nie złożyłem, jako chodzi o dużą inwestycję. Złożyłem, panie burmistrzu, bo ja składam co roku jedno i to samo na piśmie, także, także to akurat mi pan nie zarzuci, bo wiem, że to złożyłem, to jest jedno. A mijając do tej kolei, co mi pan powiedział, no niestety urząd nie, to mi pan nie może powiedzieć, że to jest moja inwestycja, bo to jest inwestycja i urząd, że daje pieniądze, bo nie daje, bo to jest inwestycja kolei, która robi dla miasta inwestycje. To nie można powiedzieć, że pan mi to dał, bo to jest przeczy z tym słowem. Bo to nie, żeby ludzie nie myśleli, że pan mi dał tyle pieniędzy, a komuś nie. To akurat to inwestuje kolej, te pieniądze w tym. Dobra. I jeszcze, przepraszam, panie burmistrzu, mogę się wypowiedzieć na ile, jak, powiem panu tak, jakbym miał zrobione czy co, to by może nie było zadawania pytań, będę zadawał do skutku. Nie mówię o dzisiejszym dniu. I jeszcze, panie burmistrzu, co mi tam przyszło, co pan powiedział. Nie wiem, na tym nie sprawdzałem, powiem tak szczerze, bo mogę powiedzieć, że nie sprawdziłem do tej pory, że mi pan powiedział, że na milion coś mi tam zostało zrobione przez te 3 lata. Nie będę tego negował, ale sobie sprawdzę, ale dużych inwestycji, żeby w tych pieniądzach były, no to raczej nie widzę tam. Bo nie wiem, ile pan mi ostatnio zarzucił krzywo, nie wiem, ile urząd się dokłada do tego, na te ścieżki rowerowe. Pewnie niedużo, bo to jest dofinansowanie na te ścieżki, co tam chodził pan Paweł R. Wiemy, o kogo chodzi. Także może mi pan przybliżyć, a ja sobie sprawdzę, jak ja to mówię, bo... Dobrze, proszę bardzo. Proszę mi pokazać, jeżeli pan wie, bo nie wiem, co opowiadali panu inne i opowiadają inne osoby, jakie kwoty zostały pozyskane na ścieżki z zewnątrz. To jest zrobione z naszego budżetu i jest to zrobione za kwotę 305 tysięcy. Nie, bo tam miał być, powiem panu, przecież byliśmy koło ponad 2 miliony miał być, nie? Na te... To była propozycja tych panów dotycząca budowa ścieżek rowerowych wszystkie. Na nie u nas, na tylko Luboniu. Na wiem, łącznie na razem z, ja wiem. Nie, panie Tarku. Jak pamiętacie państwo jako radni, w 2019 było spotkanie, gdzie byli przedstawiciele z Bielska tych ścieżek rowerowych i mówiliśmy o Krzywoniu. I ja wtedy państwu zadałem pytanie, czy idziemy w tym kierunku. Powiedzieliście państwo, że jak najbardziej, że tak. Konsekwencją tego było pozyskanie zgody Lasów Państwowych, spotkanie z dyrekcją w Krakowie, zaprojektowanie i to zostało zrobione w ubiegłym roku. W tym roku, jak państwo pamiętacie, była propozycja taka, do wakacji zrobimy jedną ścieżkę, bo
więcej nie zdążymy. Natomiast te dwie pozostałe zrobimy po wakacjach. I to zostało zrobione. Ja w dzisiejszym sprawozdaniu o tym mówiłem, że w ubiegłym tygodniu te ścieżki zostały odebrane. Natomiast mam nadzieję, że jakieś takie większe otwarcie zrobimy na wiosnę, jak będzie otwarcie sezonu takiego rowerowego i będzie okazja. I myślę, że Państwo, tym bardziej, że te ścieżki na dzień dzisiejszy, tam jeszcze pewne rzeczy były robione przez nadleśnictwo w tym swoim uroczysku i prosili, żeby, mówiąc krótko, na razie tam jeszcze teraz nie chodzić. Natomiast to co do konkretnej inwestycji. Natomiast Państwo jako radni bardzo często mi mówicie, że w Waszym okręgu się nie robi. No to staram się podać te przykłady czy działania, które żeśmy podjęli jako samorząd, jako burmistrz podjąłem, żeby te inwestycje w tym Waszym okręgu były realizowane. Wiecie Państwo, ja zadałem pytanie dyrektorowi projektu, czy kolej realizować będzie to zadanie. I powiedział mi tak, bo jesteśmy z nimi umówieni też na spotkanie, że zaczynają od gminy Rabka Zdrój ten odcinek Chabówka Nowy Sącz, że w lutym będą chcieli wykupić grunty tam, gdzie będą musieli od mieszkańców, tam gdzie to jest przyjęte, że te grunty będą wykupywane i zaraz po tym chcieliby tą inwestycję zacząć realizować. Natomiast zadałem pytanie, a co będzie, jak nie będzie środków? Natomiast na to pan Łukasz powiedział, na razie środki mamy, więc liczymy na to, że ta inwestycja ruszy od lutego przyszłego roku. No więc to państwu podaję, ja tu nic innego nie wymyślam. Natomiast każdy z radnych mówi mi oczywiście o swoim okręgu, albo mówicie też państwo, no tak, tak jak i pan, i słusznie, że ta inwestycja będzie służyła wszystkim. No jak najbardziej, tak samo jak i stadion miejski, wiele innych rzeczy, czy bulwary, one mają służyć wszystkim i po to robimy i z tą myślą to robimy. Natomiast jeżeli to jest w jakimś okręgu, no to nie mogę też powiedzieć, że czegoś tam nie ma, bo dość dużo czasu mi też to zajęło i za tym chodziłem tak samo jak najbardziej, żeby te rozwiązania drogowe, kolejowe, komunikacyjne ogólnie, żeby tą naszą gminę udrożnić, bo sami państwo wiecie, jak to po prostu wygląda. Jeszcze, panie burmistrzu, tak na koniec ostatnie takie może pytańko, nie pytańko. To z tego, co tam ta pani z rady mi mówiła, no to kiedy takie spotkanie z tymi mieszkańcami Sierantówki, kiedy byśmy się mogli umówić i no tak z konkretami, nie to, żeby ludzie przyszli i usłyszeli na przykład to, co ja podejrzewam mogą usłyszeć, tylko z konkretem, że przyjdą, dają zgody i ta droga będzie na tą Sierantówkę zrobiona. Takie spotkanie wiem, że chciał pan zrobić, chciałbym wiedzieć, żeby ludzie też słyszeli i ich poinformować. Kiedy tak, jak najbardziej. Natomiast powiedział pan, że pana pominąłem. No zgadza się, pan mi powiedział. Nie był to mój cel, to mówię od razu. Ja nie natomiast wiem, jaki jest cel, powiem nie, panie nie, burmistrzu, już bo drugi raz zostałem pominiony przy tak, kolei, co nie zostałem poinformowany, a inni zostali, co było to spotkanie ten. Bo już ale wie pan, co o tym spotkaniu z koleją wiedzieli wszyscy, bo to było ogólnie na naszej stronie urzędu, ta informacja była wszędzie. Natomiast chciałbym się odnieść do tego, o czym pan mówi. Panie Michale, niech pan pokaże to pismo, czy tam jest chociaż jeden adres do korespondencji. Nie ma. I spotkałem właśnie się z panią Ewą i mówię do pani Ewy, mam do pani wielką prośbę, mówię, bo zna teraz pani... Zapisałem. To może, przepraszam, mój błąd. Bo ma pani, mówię, zna pani tych ludzi, bardzo bym prosił, niechże mi pani zdobędzie adres do korespondencji, komu mam odpowiedzieć na to pismo, bo nie mam tutaj żadnego adresu do korespondencji. Mówię, a jeżeli tak, to możemy zrobić takie spotkanie w Urzędzie Miejskim i ono było planowane na jutro na godzinę 15. Ale w związku z tym, że jedna z tych rodzin jest chora na COVID, poproszono, żeby to spotkanie na razie się nie odbyło, odbyło się kiedy indziej. Ja na to pismo chciałbym odpisać, ale dalej nie mam ani jednego adresu. Panie burmistrzu, dyplomatycznie bardzo pan to ładnie odpowiedział. A dyplomatycznie, co mi z dyplomacji, jak mamy konkretne rzeczy do zrobienia? Ale wie pan co, no ale proszę, wie pan co, to tak bym, ja przyszedł pierwszy raz i pan jest pierwszy raz dzisiaj i nie wie pan, że ja chodzę koło tej drogi. Przepraszam pana bardzo, z całym szacunkiem, ale teraz nie, to... Roku, no skończmy. Dobra, kończmy. No to dobra, to pismo rozumiem, mam przekazać panu, a pan przekaże tym mieszkańcom, dobra? Gra, w porządku, jak najbardziej. Nie ma problemu. Dobra. No. Proszę. Fajne, dziękuję. Proszę, pan Skipiar był wcześniej, przepraszam. Ja tylko taką uwagę do śnieżania, bo już jest prawie na etapie.
jeżeli już dojdą wszystkie te procedury związane z przetargiem dokończone, chciałbym, żeby się ukazała gdzieś adnotacja odnośnie kto, gdzie, w jakim rejonie numer telefonu interwencyjnego. Dziękuję. Mówiłem o tym, ale jeżeli Państwo radni chcecie, to możemy Wam to przekazać. To jest żadna tajemnica. Tak, tak. Ale możemy Państwu przekazać również jako radnym tą informację. Dobrze, dziękuję. Pani Koper. Ja wracam do tego spotkania i do ładu, do wniosków. Ja mam taką, panią burmistrzu, propozycję, ponieważ my później głosujemy nad pewnymi rzeczami. Czy mógłby pan wziąć pod uwagę pracę nad tymi wnioskami, żeby też popracowali radni? Zanim miasto złoży wniosek, żeby radni mogli popracować, żeby mogli usłyszeć, jakie wnioski, na jaki temat, na jaką kwotę. Bo uważam, że to też jest bardzo ważne, bo będziemy mieć wtedy później jasność sytuacji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa i chciałabym, żeby pan jakoś się do tego odniósł po prostu i żebym usłyszała, jakie te wnioski złożone są do końca. Drogi to na pewno. Myślę, że kanalizacja chyba też tam wchodzi w grę z tego, co wiem. Więc to są takie bardzo dla nas istotne wnioski, w ogóle dla miasta. W związku z tym chcielibyśmy wiedzieć wcześniej, a nawet popracować nad tymi wspólnie z panem. Myślę, że może się też to przyda. W każdym bądź razie to jest jedna sprawa. Druga sprawa. Mam pytanie. Znaczy już wiem, że są tak zwane studnie kanalizacyjne, które należą do ZWIK-u. I są też studzienki tak zwane żebrowe, które zbierają tą wodę deszczówkę. I to należy do zadań gminy. One są naprawdę w Rabce bardzo niestety w złym stanie. Nie wszystkie, ale w złym stanie. W związku z tym mam propozycję, że jeżeli pieniądze są tutaj w gminie na to, żeby to zrobić, uporządkować te studzienki, deszczówki, żeby je naprawić, to bardzo proszę, żeby to było zrobione. Bo tak jak mówię, na ulicy Pocztowej, tu jak się zjeżdża koło Adasia z Orkana w dół, na zakręcie bije się po prostu, słychać jak ta studzienka bije. To są takie żebrowe, żeliwne studzienki. A jak nie, to może dobrze by było się zastanowić, czy by to zadanie wraz z pieniążkami nie scedować na ZWIK. Niech to się ZWIK tym zajmie. Jeżeli faktycznie w tym momencie by była taka możliwość, to myślę, że nawet by było to chyba logicznie lepiej, żeby na przykład ZWIK się tym zajął, skoro ma swoje studzienki, to może jeszcze tą deszczówkę przy okazji i jakoś by to było fajnie zgrane. To jest jedna sprawa. Druga sprawa tak na marginesie, panie burmistrzu. Każdy z nas, na pana zresztą prośbę, co roku pisze, składa prośbę, wniosek o zadanie, które chcielibyśmy prosić, żeby było na naszym terenie wykonane. I to robimy. I to naprawdę robimy. Różnie bywa z wykonaniem tych zadań. Nie będę tutaj już tego tematu drążyć, ale mam inną propozycję, panie burmistrzu. Te zadania, o które my wnioskujemy, to nie są duże zadania. I to są takie naprawdę stricte, bym powiedziała, bardziej osobiste na danym terenie. Więc może rozdzielmy te zadania ogromne, służące wszystkim mieszkańcom, a wtedy będziemy się skupiać też w tym momencie tylko i wyłącznie na tych naszych wnioskach i na realizacji tych wniosków. I wtedy będzie pan mógł powiedzieć, że na tym terenie na wniosek radnego zrobiłem drogę, kanalizację, poprawiłem studzienkę, postawiłem lampę. I to będzie miało inny wydźwięk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Pan Jacek, proszę. Aplikacji Rdzawki. Początkiem bieżącego roku ogłoszono rozpoczęcie prac nad budową sieci gazowej Rdzawce. Ukazał się orientacyjny przebieg głównego gazociągu oraz harmonogram prac. Mieszkańcy składali deklaracje odnośnie chęci przyłączenia gospodarstw domowych do sieci gazowej i podpisywali umowę o przyłączenie. Pojawili się także pracownicy PSG uzgadniający przebieg i zbierający zgody na wejście w teren. Niestety sprawa bardzo wyhamowała. Pierwotny harmonogram prac nie został zrealizowany. Wobec powyższego zwracam się z zapytaniem, czy znana jest przyczyna opóźnienia, czy Polska Spółka Gazownictwa informowała o nowym harmonogramie prac, a także czy są prowadzone rozmowy z przedstawicielami PSG na ten temat. Gazyfikacja Rdzawki jest niezmiernie ważną sprawą dla jej mieszkańców. Stwarza bowiem alternatywę na zmianę sposobu ogrzewania, zwłaszcza wobec zbliżającego się terminu wymiany pieców bezklasowych. Dziękuję. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z Państwa? Proszę, pan Paweł.
Przepraszam, Dorotko, ale machnął wcześniej. Nie, ja krótko. Panie Burmistrzu, chciałem zapytać, bo była robiona dokumentacja odnośnie ulicy Poniatowskiego. Projekt, na jakim etapie to jest? I tak samo był chyba robiony projekt boiska przy szkole numer 3 i też na jakim etapie to jest? Dziękuję. Proszę bardzo, pani Dorota. Panie Burmistrzu, ja chciałam zapytać, kiedy przewidziane jest zakończenie prac i otwarcie hali sportowej w szkole, na jakim to jest etapie w tej chwili? I jeszcze zwrócić uwagę na to, że w tej obecnej naszej kadencji wydaliśmy już ponad 200 tysięcy na projekt chodnika na drodze wojewódzkiej w Chałbówce. I co dalej? Jakie są prognozy? Kiedy przewidziane jest rozpoczęcie prac? Jest to sprawa dla nas, dla Chabowian, dla mieszkańców, dla dzieci bardzo, bardzo pilna, o którą już też składamy z sołtysem co roku takie zapotrzebowanie, że to jest sprawa bardzo pilna. No i jeszcze chciałam zwrócić uwagę na właśnie to, co powiedział mój przedmówca, radny Latawiec, odnośnie gazyfikacji. Bardzo dziękuję za zgazyfikowanie szkoły. Ja po raz pierwszy od wielu, wielu lat no już nie będzie unosił się smog, ale mamy jeszcze jedną, można powiedzieć, dla nas bardzo ważną instytucję, to znaczy chodzi o gazyfikację naszej świątyni, która no niestety było wiele, rozmawiamy z dzielnicowym, było wiele zgłoszeń właśnie na temat, że nie wiadomo, czy się kościół pali, czy się nie pali. I tutaj, żeby przyłożyć wszelkich starań, żeby ten odcinek właśnie, jeżeli już jest jakaś możliwość, jakieś światełko właśnie w tunelu się świeci, że można ten obszar zgazyfikować, żeby to w pierwszej kolejności było zrobione. Żeby po prostu pan pochylił się i przyjrzał, na jakim to jest etapie, żeby ewentualnie tam zainterweniować. Jeżeli była taka możliwość, bardzo o to proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Proszę pani. Panie Burmistrzu, mamy taką sytuację przy cmentarzu komunalnym. Mamy kosz na śmieci, te cmentarne. I w ostatnim tygodniu, nie wiem, który to był dzień, ale w niedzielę ktoś podniósł klapę. Okazało się, że w koszu na śmieci jest 8 opon. Pani, która wracała z kościoła wieczorem, to się wszystko, ten wrzut opon to był wieczorem. Jedna z mieszkanek naszego osiedla wracała z kościoła i zobaczyła, że pan już kończył wrzutkę tych opon, przyświeciła latarką i zdążyła tylko odczytać, że to był samochód na KLI. Numerów już nie zdążyła, nie zapamiętała. Tak, pracownik, który odbierał śmieci z tego kosza, wyjął te opony, no bo wiadoma rzecz, że no nie może tego wraz z tym. I taka prośba, żeby zakłady komunalne nie odebrały nam tych opon, nie zabrały, bo one leżą, na wczoraj jeszcze, one leżały koło kosza. Obawiam się, że znowu ktoś nam może podsunąć. Nie wiem, jak ten problem załatwić, bo często się zdarzało, bo ja też idę na cmentarz, idę z cmentarza i czasami wrzucam do kosza znicze, pozostałości po zniczach, więc widzę, że często gęsto jest tam również gruz wyrzucony z remontów. No, gruzu już tak się nie da wyciągnąć rękami jak opony, więc no zakłady to zabierają. 200 metrów dalej jest. A 200 metrów, tak, są zakłady komunalne, które mogą gruz odbierać. Nie wiem, kto to podrzuca. Pani zauważyła, że to nie był na KNT, tylko KLI samochód. Dobrze. Jakby wszystko? Można było tak zakłady komunalne poprosić, no bo obawiam się, że jak będą leżały, to sobie ktoś zrobią wysypisko, że jest wysypisko opon i będzie dowoził te opony. Bardzo proszę. Dziękuję pani radna. Dziękuję. Proszę pani Małgosia. Bo już jest sprawa gazyfikacji, to chciałam tylko zapytać, czy pan również wie, jak dalej właśnie bo jest część wykonana robót. Jedna firma, która wykonywała
przyłącza do domu wigarz i główny rurociąg zrobiła to i jest miała zebrane, a druga firma, która miała resztę budynków podłączać, bo z tego co wiem, to są dwie firmy, jest wykonany główny rurociąg i stop i dalej nic się nie robi, więc czy pan różne informacje jedno, a drugie też jest wykonana kanalizacja i na razie no, mamy tylko wykonane, ale jest to nie podłączone indywidualnie, jest to główny rurociąg, czy też jak zakładajcie coś tam może być jeszcze wykonane. Dziękuję, proszę bardzo. Burmistrzu, chciałam zapytać tylko, czy miasto, bo tam widzę, przeczytałam, że pan też pilotuje tą sprawę zabytków w mieście. A teraz wyczytałam, że jest możliwość, że miasto może składać i prosić o dofinansowanie, jak gdyby konserwatora, chyba ministra, z tego co wiem, o pieniążki dodatkowe właśnie, żeby właśnie... Nie słyszę panią. Tak, jak najbardziej. Będziemy składać. Aha, rozumiem. Dobrze. To bardzo proszę, czy będzie taki wniosek składany? Czy no, jeszcze? To chyba jest ważne. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Proszę. Panie burmistrzu, bo my tak rozmawiali wczoraj. Włączyłem teraz. Przypomniałem sobie, jak rozmawialiśmy wczoraj o tych przetargach i w ogóle, że tam startuje przeważnie zawsze jedna się zgłasza firma, żeby tak w przyszłym roku, na przyszłość po prostu, jak będą jakieś inwestycje, to zrobić przetarg z takim wyprzedzeniem, że jak wystartuje jedna firma, żeby można było go przynajmniej raz powtórzyć, ten przetarg. Że może się wtedy zgłosi druga firma, więcej niż jedna firma, bo u nas się zawsze zgłaszają tak niestety po jedne firmy, te same. Ja wiem, że... Poza tym nie możemy uchwalać nieważnych przetargów, nawet jeżeli zgłosi się jedna firma, jeżeli jest zapewniona kwota w kosztorysie. Ale przeważnie nie ma kwoty. Ale przeważnie nie ma kwoty zapewnionej w kosztorysie. To... Dobrze, dziękuję. Czy wszyscy państwo? To może ja tylko jeszcze mam prośbę do pana burmistrza, co prawda nie jest to teren mój do interwencji, ale prosiłbym, żeby w tym roku wygospodarować jakieś środki na skończenie, raczej na wybudowanie tego 20 czy 40 metrowego odcinka chodnika. Wybudowaliśmy piękny stadion, ludzie chodzą od góry koło steli tym chodnikiem na ulicy Chopina, kiedy połamane, powyginane, potem to jest 20 czy 30 metrów chodnika do schodów tych zejścia do tego. To naprawdę trzeba zrobić, bo to nam psuje totalnie nam wizerunek. To jest naprawdę nieduży koszt, a to jest, nie wiem, czy pan, bo to zdaje się pana Jasia Kwatery, czy on to uwzględnił, czy nie, ale, no, ale to jest... Jeżeli naprawdę, można? Tak, bardzo proszę. Ja uwzględniałem ten remont, w ogóle wykonanie inwestycji na osiedlu. Bo tam ulicę zrobiono, poprawiono, to dość wygląda. To znaczy tutaj chodzi o ten chodnik i chodzi o wewnątrz chodniki i ulice wewnątrz osiedla Chopina. To jest najgorzej wyglądające osiedle w ogóle w Rawce. Wszędzie indziej się zrobiło pewne rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o chodnik, ja zgłaszałem to w przypadku, kiedy składałem również zapytanie do pana burmistrza o środki osiedlowe. Ja otrzymywałem cały czas negatywne odpowiedzi, że osiedle nie ma takiej możliwości, żeby osiedle dysponowało swoimi środkami. Tu nie chodzi o dysponowanie, chodzi o przypisanie tych takich symbolicznych kwot. Tutaj radna Ola mówiła o takich kwotach drobnych i za taką drobną kwotę, te 32 tysiące, które kiedyś miewało osiedle centrum, za taką kwotę ten chodnik można by było naprawdę zrobić i, że tak powiem, taki chodnik, za który nie trzeba byłoby się wstydzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrze. Proszę państwa, to wszystkie interwencje. Proszę pana burmistrza o odpowiedź na pytania. Szanowni radni, zacznę od tego, że zadania, które państwo składacie, proszę mi wierzyć, że ja z tą kartką, gdzie są przez was propozycje, chodzę zawsze i wszędzie. Mam to wszędzie, zawsze ze sobą, żeby mieć świadomość tego, między innymi na czym państwu zależy i to, co zgłaszacie w imieniu swoich mieszkańców. Natomiast chciałbym się odnieść do tych zadań. Pierwsze, o czym mówiła pani radna Ola, to były pieniądze, które udało się nam otrzymać. Uzyskaliśmy pieniądze takie na odbudowę
budynku Willi Anioł 4 950 000. Na kanalizację 1 071 613 zł. Na wodociąg, czyli tutaj na przebudowę ujęcia na Poniczance 5 604 000. To są pieniądze właśnie z tego Polskiego Ładu i daje to kwotę ponad 11,5 miliona. Natomiast pytanie było następnie, na co składamy, czy chcemy składać. Powiem tak, myśmy w tych wnioskach, które chcemy realizować, uważamy to, o czym Państwo również mówicie, na pierwszym miejscu drogi. Druga bardzo ważna rzecz, naszym zdaniem, to jest most w Chabówce w kierunku skansenu, z tego względu, że dostaliśmy pismo między innymi od właściciela, czyli spółki Cargo, że chętnie by nam ten skansen oddali. Nas po prostu jako gminy nie stać. Ale w piśmie do nich zadeklarowałem, że zrobimy wszystko, żeby przebudować ten most i żeby udrożnić dojazd do tego skansenu. I widzę, że zostało to przyjęte tam ze zrozumieniem. Natomiast dla nas to też jest ważne, bo jak Państwo wiecie, jest to jeden z największych skansenów w Polsce. No, parkingi są na skansenie, a nie można tam dojechać. Dlatego to chcielibyśmy realizować. I trzecia sprawa, o której mówimy w zasadzie od początku i Państwo, i ja, mianowicie zmiana oświetlenia ulicznego. Z tego względu, że my za to oświetlenie płacimy bardzo dużo. Jak Państwo pamiętacie, przygotowaliśmy dokument, mamy gotowy projekt i to, o czym Państwo mówicie, czy tak jak Pan Rafał tutaj mówił o oświetleniu właśnie na Alei Tysiąclecia, chcielibyśmy przy tej przebudowie, tam gdzie jest ta potrzeba, żeby jeszcze tych lamp wstawić, uzupełnić, żeby to zrobić właśnie przy tej... To trzeba będzie zrobić wtedy cały projekt na to. Natomiast chcielibyśmy właśnie to oświetlenie również zmodernizować, bo jak Państwo wiecie, od nowego roku wchodzą nowe ceny za energię elektryczną i to, o czym Pani Skarbnik mówi, że wydatki bieżące pochłaniają bardzo dużo, no niestety tak to wygląda, że dużo, dużo nam to zabiera pieniędzy. Tutaj było również mówione w tym piśmie, w którym czytał Pan Michał, jeżeli chodzi o Ponicę, między innymi o te tablice turystyczne. Proponuję, Szanowni Państwo, żebyśmy zrobili, parę gmin już tak zrobiło, że zrobiło tablice informacyjne, tablice turystyczne na terenie całej swojej gminy. Wskażcie Państwo takie miejsca, gdzie powinniśmy to zrobić. Porozumiemy się również z naszym PTT-kiem, bo oni też mają bardzo dobre rozeznanie. I to, co Pan Paweł zgłosił właśnie, żeby była na ulicy Poniatowskiego również taka tablica, bo tak prawdę powiedziawszy, ta propozycja Pana Pawła bardzo słuszna i cenna, ale zależałoby nam również na tym, żebyście Państwo zaproponowali, co na takiej tablicy powinno tam być. Bo ja powiem tak, w swojej miejscowości zrobiliśmy tablicę, ale jako stowarzyszenie, nie ani gmina, nikt nam do tego nie dołożył. Taka tablica kosztowała nas wtedy 14 tysięcy, mniej więcej. I powiem tak, mamy tam zrobione informacje z podziałem na rolę osiedla, następnie mamy mapę całej gminy, jako mapę turystyczną mamy zrobiony szlak papieski, ale chcieliśmy tam pokazać między innymi nasze kapliczki, takie małe, drobne zabytki, takie perełki, które dla nas są ważne i to żeśmy zrobili. I jeżeli Państwo wskażecie właśnie w swoich okręgach takie miejsca, gdzie powinny być takie tablice, i pomożecie dopracować, co na tych tablicach powinno być, to uważam, że to byłoby najlepsze rozwiązanie, bo każdy, kto mieszka w naszym, z nas, jakimś tam terenie, najlepiej wie, co tam można pokazać, a nie, że ktoś przechodząc przypadkiem na coś trafi lub nie, bo na przykład z okresu międzywojennego, jak się czyta, są opisane w prasie i to bardzo obszernie, różnego rodzaju kapliczki na Słonym i to są opisane w literaturze, może nie w literaturze, proszę? Tak, ale są, naprawdę są bardzo ładnie opisane w tej literaturze okresu międzywojennego, w prasie okresu międzywojennego. I myślę, że Państwo byście zdecydowali, co ewentualnie tam miałoby być i pomoglibyście nam coś takiego zrobić.
bo takie rzeczy naprawdę chcielibyśmy na pewno zrobić. Co do kanalizacji, tak jak Państwo tutaj mówicie, na pewno chcielibyśmy rozbudować sieć kanalizacyjną i stąd między innymi ten wniosek, który żeśmy złożyli, na który dostaliśmy też, może niewielkie, ale jednak też jakieś pieniądze. Chcemy tę sieć kanalizacyjną bezwzględnie rozbudowywać. Pan Jan pytał tam o czyszczenie Gorzkiego Potoku. Powiem tak, myśmy po sierpniu, po tych ogromnych opadach zgłosili, napisaliśmy pismo do Wód Polskich, prosząc ich, żeby zrobili przegląd rzek na terenie naszej gminy, żeby zwrócili uwagę, bo tutaj głównie na Słonce były te ubytki, że to jest bardzo niebezpieczne i oni to zrobili. Natomiast to korytowanie, które oni robili, myśmy na to nie mieli wpływu. To robiły Wody Polskie, same decydowały i nie pytając nas o zdanie. Natomiast tam, gdzie uzupełniali ubytki, no to było to robione na naszą prośbę, bo mówiliśmy, że następne takie intensywne opady mogą doprowadzić do tego, że niestety to koryto zostanie rozburzone. Prosiłem o całą gminę, więc podejrzewam, że byli. Natomiast jakie są ich decyzje, jeżeli pani radna chce, możemy zapytać, czy tam są w ogóle jakiekolwiek plany co do zabezpieczenia na tych łukach, o czym pani mówiła, bo pani wspominała nam o tym również na sesji, więc jeżeli nie brali tego pod uwagę albo nie byli, zapytamy, to poprosimy, żeby jeszcze przynajmniej przeszli tam i zobaczyli, co tam trzeba zrobić i żeby tego też po prostu nie odkładano. Kolejna kwestia to była właśnie, pan Rafał tu pytał o inwestycje na ulicy Zgody. Specyfikacja tego jest, panie Rafale, proszę podejść do wydziału i tu nie ma żadnej tajemnicy. Jest na stronie internetowej. Wiecie państwo, tak naprawdę to ludzie są przerażeni. Panie Rafale, bardzo proszę, niech pan podejdzie i myślę, że dostanie pan pełną informację, co tam jest. Myśmy już z panem Darkiem rozmawiali o tych ulicach, to może nad tym, o tym teraz nie będę mówił. Natomiast pani Ola tu jeszcze mówiła przy ulicy Pocztowej o tej studzience. Wyślemy tam pracowników, bo może wystarczy, że podłożą tą... Tam już jest zgłoszone i wykonane. Aha, dobrze. Nie. To Burzówka nie jest ich, oni mają swoje tylko. Tak, to są... Nie wiem, powiem szczerze, nie dyskutuję. Kolejna kwestia, o której mówił radny Jacek, to jest gazyfikacja Rdzawki. Ja powiem tak, ale może po kolei, o każdej miejscowości, ale może po kolei. W momencie, kiedy oni zaczęli projektować Rdzawkę, to założyli sobie, że zrobią to w ciągu pewnego okresu i podali te terminy. Po pewnym czasie przyszli i powiedzieli, że dwóch mieszkańców powiedział, że absolutnie, że ich nie przepuści, żeby zapomnieli. I wtedy zwrócili się z prośbą do mnie, żebym wystąpił do powiatowego zarządu dróg, żebyśmy przeszli przewiertem pod drogą powiatową, żebyśmy mogli z tym gazem pójść dalej. I faktycznie wystąpiliśmy z pismem do powiatowego zarządu dróg. Powiatowy zarząd dróg wyraził na to zgodę i teraz projektują pod drogę powiatową w tych dwóch miejscach, gdzie nie ma zgody mieszkańców. No i miejmy nadzieję, że to zostanie zrealizowane, ale wszystko się niestety z tego powodu poprzesuwało. Co do gazyfikacji Ponic, to tam jest tak, że tam robią dwie firmy. Tam robi firma Volimex i Mengas i firma Volimex kończy tą część swoją, natomiast Mengas uzyskał ze strony Polskiej Spółki Gazowniczej zgodę na realizację jakby dalszej części tego zadania i oni mają realizować tą drugą część. Była taka propozycja prezesa firmy Volimex, żeby oni dokończyli w ogóle Ponice. Ja z tą propozycją zadzwoniłem do PSG, ale oni powiedzieli, że mają już ustalone i podpisane umowy, no więc, że nie mogą się z tego wycofać. Tak mi powiedziano. Natomiast co do Chabówki, bo pani radna tutaj właśnie pytała, kiedy zostanie uruchomiona sala sportowa, kiedy będzie odbiór.
myślę, że teraz to już będzie. Z tego względu, że w umowie z wykonawcą było coś takiego, że nie tylko wybudowanie, ale odbiór i uruchomienie. Natomiast w związku z tym, że PSG nie dostarczyło gazu, myślę, że pani radna widziała, są te kontenery, z tego względu, że zażądaliśmy od nich, że jednak musimy i chcemy tą zimę już opalać gazem, zadeklarowali nam, że jeżeli nie zdążą do 1 października, to zaproponują nam właśnie ten skroplony gaz i właśnie, że zostanie dostarczony do szkoły. I nie wiem, wczoraj wstawili to, kiedy? Właśnie powiedzieli, że w tym tygodniu zostanie to uruchomione i myślę, że teraz możemy mówić już o zakończeniu inwestycji, bo zostaną odpalone, że tak powiem, piece gazowe, ponieważ w umowie z wykonawcą było tak, że on to ma uruchomić, a niestety no nie było jak, bo nie było gazu. Myślę, że teraz to już nastąpi. Kurczę, ale co my możemy tam poradzić? Znaczy, pani radna, ja powiem taką rzecz. W tym tygodniu i w poniedziałek i wczoraj byli przedstawiciele projektanta, jeżeli chodzi o chabówkę, i zadali mi też pytanie, w jaki sposób mogą tam na dwóch osiedlach przejść, bo po prostu nie ma opcji, powiedzieli mi wprost. I ja nie ukrywam też, że odesłałem ich do sołtysa i prosiłem ewentualnie, żeby się jeszcze z panią też kontaktowali. Może państwo znajdziecie jakieś rozwiązanie. No wiecie państwo, dzisiaj prywatna własność jest rzeczą świętą. Jeżeli ktoś nie wyrazi zgody, to nie ma takiej opcji. Myśmy zadeklarowali projektantom, że tam, gdzie mamy drogi we władaniu gminy, to my ich tam przepuścimy, żeby ten gaz doprowadzić do budynków. Ale pani radna też wie dobrze, że jest droga, gdzie są wykazani prywatni właściciele, którzy absolutnie tam nie wyrażają zgody, no i tutaj może być problem. Natomiast skończyłoby się to niestety tym, że pewna część osób, a tam jest dość dużo na tym osiedlu, zwłaszcza w górnej części, którzy chcą podłączenia do gazu i tym sposobem nie będą mieli takiej możliwości. Natomiast zadeklarowała również spółka PSG, że jeżeli byłaby większa grupa budynków, a nie byłoby opcji podłączenia do sieci gazowej, oni mogą stawić właśnie ten pojemnik na gaz skroplony i mogą podłączyć 10-20 budynków, jeżeli są tylko nawet 5, jeżeli są tylko mieszkańcy zainteresowani. Powiedzieli, że jeżeli będziemy mieli taką informację, że tacy mieszkańcy są zainteresowani, to oni jak najbardziej pójdą w tym kierunku. Jeszcze chodnik. W chabówce z chodnikiem jest sytuacja taka, że w międzyczasie, jak był robiony ten projekt, jeden z mieszkańców sprzedał grunt, nabyła to osoba, która nie wyraża absolutnie na to zgody, i to, co myśmy sobie na początku podzielili jakby na parę części, że pójdziemy w tym kierunku, okazuje się, że będziemy musieli dzielić jeszcze na parę części. Tak, i w tym kierunku idziemy, pani Doroto, i chcielibyśmy to realizować. No ale jeżeli nie będziemy mieli tego gotowego projektu na tej części, na której jest zgoda, no to dzisiaj nie ruszymy z tym. No nie wiem, projektant mówił, że zrobi to do końca tego roku. W tamtym roku mieliśmy problem, jak państwo pamiętacie, gdzie kolej do końca nie wiedziała, dokąd oni tam będą, gdzie ta droga pójdzie, i niestety byliśmy dość długo, jak to się mówi, przytrzymani z tym, i to dość mocno. Kolejna sprawa. Która kanalizacja? W Pońcach kanalizację? Ale to mieli już podłączać. No to zapytamy pana prezesa, to ja pani radnej powiem, bo nie wiem, powiem szczerze. Natomiast było powiedziane, że teraz, że już będą podłączać. Jak najbardziej. Kolejna kwestia,
Pani radna pyta tu o możliwość pozyskania środków na zabytki. Jak najbardziej, przygotowaliśmy dokumenty. Do 15 grudnia składa się wnioski i myślę, że te wnioski nasze złożymy. Tutaj jeszcze pan Jan pytał o ten chodnik na Chopina z panem Michałem. Widzę, że jeden i drugi pan to wpisał również, bo obydwaj panowie żeście to wpisali tutaj w tych zadaniach, które chcielibyście, żeby realizowane w przyszłym roku. Ja powiem tak, postaramy się. Mówię postaramy się z tego względu, że do końca też nie wiemy jeszcze, jak ten budżet będzie wyglądał. Nie wiemy, bo może być sytuacja taka, jeżeli dostalibyśmy środki na drogi, no to wtedy część tych zadań, o których państwo też mówicie, chcielibyśmy zrealizować, tych drobniejszych, bo najczęściej to te drobne najbardziej człowieka denerwują. Chcielibyśmy te zadania zrealizować, ale mówiłem też do państwa, że dostaliśmy pieniądze jak najbardziej z Nowego Ładu, ale w budżecie my tych pieniędzy też mamy mniej. Mówię mniej, ponieważ został ten przelicznik utworzony trochę inaczej. Tak to wygląda. Czy ja w miarę... Jeżeli tak, mogę, proszę. Panie Burmistrzu, czyli te pieniążki, które już pan dostał na kanalizację, z tego co zrozumiałam, prawda, i na wodę, na wodociągi, czyli one są już rozdysponowane, czyli już pan wie, które ulice ewentualnie będą skanalizowane w Rabce? To znaczy powiem tak, te pieniądze to myśmy pisali z myślą właśnie o tym, żeby na Sierantówce robić i wodę, i wodociąg, i burzówkę, natomiast SUV, czyli ujęcie wody na Poniczance tutaj. Czyli w ogóle nie wchodzi w grę żadna ulica? No mam nadzieję, że ta Sierantówka wchodzi w rachubę. Tylko jedna? Nie wiem, zobaczymy, co nam wyjdzie po przetargu. To bardzo mało, no to jest bardzo mało, a potrzeby w Rabce są duże, jeżeli chodzi o kanalizację. Pani radna, zgadzam się, są duże. Dlatego może trzeba było, moja propozycja, panie burmistrzu, nie żebyśmy tam panu, że tak powiem, coś kazali zrobić, absolutnie, bo my jesteśmy tylko doradcami, możemy być i mamy głos doradczy w pewnych sprawach, ale jeżeli rzeczywiście pisze pan takie wnioski, to może faktycznie usiąść z radnymi, porozmawiać, podyskutować i tak jak pan tu cały czas nam mówi, że są sprawy ważne i ważniejsze. I może wtedy rzeczywiście wziąć pod uwagę zdanie radnych. Pani radna, pani zaproponowała też między innymi, że chcielibyście państwo porozmawiać o tym, jakie ewentualnie wnioski złożymy. Jak najbardziej. Też nie widzę przeszkód. Ja państwu powiedziałem, jakie. Panie burmistrzu, to jest prosta piłka. Proszę ustalić konkretną datę, termin. Są radni na online, są radni tutaj fizycznie obecni, więc może się spotkajmy i rozmawiajmy, nie? Bo to jest kwestia czasu, bo to jest czas ucieka, bo to są chyba... Znaczy, teraz w grudniu, tak, będzie termin następny. Więc może tak. I wtedy pani rzeczywiście Beato... każdy radny będzie mógł sobie w tym momencie zobaczyć, jaki wniosek, jakiej treści i wtedy zdecydujemy wspólnie, co jest ważniejsze i dla kogo? Znaczy ja myślę, że drogi, że ale drogi jest coś to jest takiego bardzo jak kompromis, prawda? Więc możemy sobie na przykład powiedzieć, że ta jeszcze może instytucja po prostu poczekać, ale tu jest pilniejsza sprawa, więc są rzeczy, które można usiąść i porozmawiać, nie? No szanowni radni, jeżeli byśmy tak robili faktycznie, to mnie by to też bardzo ułatwiło sprawę. Jeżeli byśmy dokładnie wiedzieli, że to jest priorytet, wszyscy to akceptujecie, idziemy w tym kierunku. Zdecydowanie łatwiej. Czekamy na informacje, kiedy dobrze. Jest spotkanie. Pani Beato, bardzo bym prosił, przekażę pani radny, bo ja dzisiaj nie... Tak, dziękuję bardzo państwu. Dziękuję. Zanim proszę państwa jeszcze... Już sobie... Nie. Nie, już, moment. Momencik. Aha. Jeżeli chodzi o ulicę Poniatowskiego, to my projektujemy ten odcinek drogi na dzień dzisiejszy i myślę, że byłoby dobrze, gdyby się nam udało zorganizować, mam nadzieję, że trochę się to uspokoi, spotkanie z mieszkańcami, panie Pawle, i pana bym też prosił, żebyśmy mogli pokazać mniej więcej, jak my ten przebieg drogi planujemy, żeby ci mieszkańcy mogli się do tego odnieść i żebyśmy ustalili to z nimi, a nie żebyśmy się przepychali pismami, że ktoś się zgadza, nie zgadza i będziemy to robić w nieskończoność. To o taką rzecz będę miał prośbę. Tak. Tak, jak najbardziej. Natomiast co,
co do boiska sportowego, poprosiliśmy o przeanalizowanie projektanta właśnie, bo tam była, raz była dyskusja właśnie o tym, żeby to boisko pozostało, drugi raz, żeby tam był plac zabaw i prosiliśmy go o przeanalizowanie i myślę, że przyjdzie z tym, z tą analizą i przedstawi propozycję. I jeszcze jedna sprawa tam była, dogrodzenie tam koło szkoły do góry i to jeżeli będzie jakoś przyzwoicie, to chcielibyśmy zrobić też, tego byśmy też nie chcieli odkładać. Bo widzę, że panu dyrektorowi też na tym zależy, tym bardziej, że mówi, że bardzo dużo osób mu tam wjeżdża, też zajeżdża, a to jest jednak teren szkoły i dzieci tam biegają właśnie na tą górną część. Pan dyrektor jeszcze wspominał o przejściu, wyniesionym przejściu dla pieszych, bo jest tam wyżej, ale dyrektor mówił, że większa część jednak dzieci wychodzi tym dolnym wyjściem i tamtego przejścia dla pieszych nie ma. Czyli to przejście na jezdnię. No panie Pawle, przeanalizujemy to i myślę, że jeżeli jest taka potrzeba, to pójdziemy w tym kierunku. No bo bezpieczeństwo jednak dzieci przy szkołach, no musimy na to zwracać uwagę. No, niestety dzieci akurat wybierają sobie to dolne przejście. Ja jeszcze tylko szybko. Przepraszam. Ja tylko szybko jeszcze, bo mówił pan tu, że to Wody Polskie czyszczą te koryta, prawda? Bo ja widziałam, że już tam jest od Raba jest wyczyszczona w rynku i idą tutaj od rynku z kolei do góry, do mostu kolejowego. Czy dalszy odcinek w stronę Ponic będzie szedł, tam Traczykówki? I jak to w ogóle, bo to tak wygląda, czy to ma być taki stan jak w tej chwili, czy oni coś jeszcze będą z tym robić, bo to tak niefajnie wygląda, powiem. Tylko jest wyczyszczone te brzegi ten i to tak zostawione. Czy to coś będzie jeszcze robione, żeby coś... Znaczy kierownik tego regionu, właśnie tej zlewni tutaj Raby w naszej gminie, powiedział tak, że oni będą czyścić koryto. Tyle, tak. Ale to tak zostaje niefajnie, no. Ale do końca będą czyścić? Czyli tam, gdzie ten nowy most powstaje, no przecież rzeka się ciągnie... Pani radna, ja powiem tak, myślę, że my się i tak spotkamy, bo nawet o tą chabówkę, bo to tam jest istotne, bo tam faktycznie woda popodbierała i to dość mocno, to zapytam o to. Czy będą jeszcze, oprócz tego czyszczenia, czy będą jeszcze jakieś inne prace planowane i robione? No i to tak, czy to tak zostanie, taka goła ziemia, czy to jakoś wykończyć, żeby to ładnie było, no właśnie kosmetycznie, żeby to jakoś to wyglądało, czy trawo jakoś zasieją, cokolwiek, no bo to jest tak tylko wygarnięta zapytam, ta ziemia. Zapytam, bo nie i wiem. I wygląda to ładnie. Na koniec chciałbym jeszcze poprosić państwa o przeanalizowanie pisma, takie prośby do radnych, bo chcemy zwrócić się do państwa burmistrzów o to, aby móc starać się o grant, o jakiś celowy grant. Nie chodzi o to, żeby pieniążki przeznaczyć z budżetu, ale może trafi się tak, że będzie można załatwić celowy grant na przebudowę tego odcinka drogi od willi Gwiazdy do willi Warszawa, tam gdzie jest taka zniszczona do dziury w Smołówce i tak dalej. I prawą stroną od willi Warszawa wzdłuż linii PPU do Słoni. Chodzi o to, że jest to główny deptak nasz, który nie przynosi nam chluby i sławy. W związku z tym prosilibyśmy, został zrobiony projekt, zatwierdzony. Projekt, który w sumie będzie wynosił na około 1 000 000 zł. Grzegorz Kościelniak, cyfrowa geodezja, Rabka Zdrój i tak dalej, Bolstam i tak dalej, no, ale to jest publiczne. Chwileczkę. Zleciliśmy jako radni, prosiliśmy o przygotowanie. Proszę panią, było to 20 któregoś maja, 10 maja. No jest pieczątka tutaj, 10 maja. Chodzi, chwileczkę. Ja na razie proszę państwa, żebyście się zapoznali. I tak, mówiłem, ale pani skrytykowała, to ja jeszcze raz podchodzę do tego. Ale to nie jest o to, żebyście wy wyrazili, bo to jest prośba na razie, po to tylko, żeby przygotować materiały, które w razie czego, że będzie można starać się o taki grant, mieć gotowe materiały przygotowane. No,
Proszę bardzo, panie burmistrzu. Dziękuję. Szanowni radni, bo pani radna pyta tutaj, pyta o to, ten pan zrobił tylko mapę. Nie, nie, ale żeby wyjaśnić. Natomiast projekt został zrobiony przez pracowników naszego urzędu. Nikt na zewnątrz tego nie robił. To było, tylko mapę trzeba było przygotować do tego. Natomiast to, co mówi pan przewodniczący, jeżeli chodzi o możliwość starania się, no żeby się starać w ogóle o jakieś środki, no to musimy mieć przygotowany projekt. Natomiast to, co państwo mówicie i mówimy o tym już od jakiegoś czasu, no pytanie jest właśnie, co będzie ważniejsze? Właśnie, czy to, czy coś innego? Myślę, że jeżeli się nam uda jakieś środki pozyskać, to państwo zaakceptujecie, żebyśmy to robili. Czy tak jak przy czasami inwestycjach drogowych, które wskazujemy, i pozyskamy środki. Myślę, że tak jak dotychczas też państwo zaakceptujecie, żeby te drogi realizować, mimo że czasami, tak jak się nieraz mówi, są drogi ważniejsze. No ale jeżeli pozyskamy środki, to też byśmy je chcieli realizować i będziemy o to prosić. Nie jest o to, żeby korzystać bezpośrednio z pieniążków budżetowych, tylko starać się mieć materiały gotowe, przygotowane, że w razie czego mamy, składamy i cześć. Proszę bardzo, Paweł, jeszcze i kończymy. Znaczy, wydaje mi się, że na razie tutaj, jeśli chodzi o centrum miasta, to bardzo duże pieniądze są wydawane i zalecałbym odpuścić centrum miasta i skupić się troszkę na obrzeżach miasta. W tej chwili jest robiony wodny plac zabaw dla dzieci, który ma kosztować 6 milionów. Skończony został niedawno, skończone bulwary. Też ogromne pieniądze. No przepraszam, inwestujmy troszkę w osiedla. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, dziękuję. Na tym kończymy. Zamykam 44. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Radcliffe-Zdroju. Dziękuję państwu. Na koniec prosiłbym tylko jeszcze o chwilę pozostania. Chciałem jeszcze...